Druga rzecz bardzo ważna w debacie publicznej w Polsce, często ostatnio pojawia się z ust polityków PiS-u, ale to są poważni politycy, czy prezydent Andrzej Duda, czy Morawiecki. Taki przekaz, że możemy być w euro, jak będziemy tak samo bogaci jak oni. W Davos Morawiecki mówi, że Polska wejdzie do strefy euro, gdy osiągnie dochód rozporządzalny na poziomie 80-90% najbogatszych krajów Unii Europejskiej. Ciekaw jestem, skąd taki szacunek. A prezydent Duda w tym samym Davos, Polska powinna wejść do strefy euro wtedy, kiedy zarobki przeciętnego Polaka mniej więcej zbliżą się do... argumentów za i przeciw, ale merytorycznych i nie zapominali o argumentach politycznych w kontekście tego, że Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej no, może przyspieszyć procesy wewnętrznej integracji. Proszę Państwa, planuję tak, że każda osoba będzie się mogła wypowiadać do 5 minut, żeby dyskusja była dynamiczna. Jak będzie ktoś przekraczał czas, to ja zrobię coś takiego. To znaczy, że czas przekroczył i będę prosił wtedy o kończenie wypowiedzi. A chciałem zacząć od zagajenia przez profesora Witelda Orłowskiego na temat możliwych scenariuszy, jeżeli chodzi o wchodzenie do strefy euro. I Witold Orłowski zgodził się na to zagajenie, za co bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. 5 minut, podobno też. To dlatego pewnie, że rzeczywiście tutaj nawet no, akurat nie ma Nowaka Fara, ale zrobiliśmy taki rodzaj raportu dla Fundacji Szumana na temat różnych scenariuszy w tej chwili parę miesięcy temu i pewnie dlatego zostałem o to poproszony. Tylko może 2 słowa przedtem. Jeśli chodzi o, potem mogę się nie dorwać jeszcze do głosu. Jeśli chodzi o argumenty, że Polska może wejść, jeśli będzie 90-100% średniej unijnej bądź niemieckiej i tak dalej, to ja tylko mogę powiedzieć coś takiego. Oczywiście ekonomicznego uzasadnienia dla tych liczb w ogóle nie ma żadnego, a nawet dla samego faktu, że istnieje jakiś związek między poziomem PKB a korzyściami z Unii. Co więcej, można nawet pokazać, że kraje o poziomie PKB wysokim nie skorzystały wcale na euro, a są przykłady tacie, a są przykłady krajów, które... Jak Polska wchodziła, już mieliśmy na tej 15 jakieś tam, już mieliśmy to 50%, zbliżaliśmy się, to zaczęło padać, że 75% musimy osiągnąć. Jak się zbliżamy do 75%, no to teraz pada 90%, czy takie, tak, no, to jest taki typowy, no, nawet to, przepraszam, mówię po to, żeby pokazać, nie żeby ośmieszyć, tylko stwierdzić, że jest to typowy argument polityczny, takie kopanie piłki dalej. Po prostu zamiast mówić nie chcemy dzisiaj, to można sobie postawić jakiś warunek niemożliwy do spełnienia, albo taki, który się przesuwa systematycznie coraz dalej i oczywiście jest to metoda uniknięcia dyskusji. Drugi punkt. Argumenty polityczne i ekonomiczne, już przechodzę powoli do scenariuszy. No problem polega na tym, że ich się nie da po prostu oddzielić. To znaczy ja nie chciałbym widzieć tego w kategoriach tylko, że są argumenty czysto ekonomiczne, argumenty czysto polityczne. Te rzeczy się niestety ze sobą pokrywają, czy nakładają na siebie. I temu jest poświęcony, między innymi właśnie był poświęcony ten nasz raport dla Fundacji Szumana, dlatego robiony przez grupę interdyscyplinarną, nie tylko od prawników, przez politologów do ekonomistów. Dlaczego? No... W żadnej dziedzinie samej nie ma, w dziedzinie ekonomicznej to od razu umówmy się, no nie ma jasnego powiedzenia, nie budzącego wątpliwości sposobu udowodnienia albo, że przyjęcie euro jest zawsze korzyścią dla kraju, niezależnie od tego, co zrobi, albo nie, bo to może wykazać, że nie jest to prawda, ani nie ma sposobu udowodnienia, że nieprzyjęcie euro, zachowanie kraju krajowe jest gwarancją tego, że nie dojdzie do kryzysu, bo tak samo można bardzo łatwo pokazać. Generalnie rzecz biorąc jest oczywiste, że
sztywny kurs walutowy, zwłaszcza nieodwołalnie, zmienia pewne mechanizmy funkcjonowania gospodarki i w ślad za tym zmienia mechanizmy podejmowania decyzji polityki gospodarczej, swobodę podejmowania. I to jest rzecz, którą, powiedziałbym, uczymy studentów na pierwszym roku makroekonomii przy okazji modelu Fleminga Mandela. I to jest taka oczywistość, że w Polsce na nowo odkrywanie faktu, że jak się ma stały kurs, to się pojawiają inne zagrożenia i tak dalej, jest czymś, co jest mało płodne, chociaż oczywiście możemy zastanawiać się, na ile duże są zagrożenia i na ile zmienia się polityka. Teraz przechodząc to w związku z tym do naszego raportu, myśmy stwierdzili następujące trzy rzeczy. No ekonomicznie to jest oczywiście rachunek coś za coś. No coś się zyskuje na wprowadzenie euro, coś się traci. Większość piszących jest przekonana, była przekonana ekonomistów, że z czysto ekonomicznego punktu widzenia, ze względu nie tylko na stabilność pieniądza, ale również lepsze mikroekonomiczne warunki do oszczędzania, inwestowania, włączania się do zaawansowanej sieci, czy podwyższania ruchu w górę w łańcuchu wartości, Polska na tym skorzystałaby, ale jest oczywiste, że to się wiąże również z ryzykami, z pułapkami. Pułapką grecką na przykład, czy krajów południa, która oczywiście nie wynika z samego faktu istnienia euro, tylko z faktu, że euro można źle wykorzystywać, mówiąc najkrócej, niewłaściwy sposób i można używać dla zadłużenia nadmiernego w celach konsumpcyjnych, potem zbankrutować, też oczywiste pewne rzeczy. Natomiast te trzy scenariusze, o których mówiliśmy, bazują na przekonaniu, że po pierwsze oczywiście jest rachunek ekonomiczny, kosztów korzyści po jednej stronie, po drugiej stronie. Po drugie jest polityka. I teraz tak naprawdę założenie, które myśmy zrobili, które jest też oczywiście do dyskusji, ale jest następujące. Nam się wydaje, że coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym nastąpi integracja dalsza strefy Unii Europejskiej wokół strefy euro. Czy nam się to podoba, czy nie. W związku z tym, jeśli się mówi o tym, czy przyjmujemy euro, czy nie, no to nie można abstrahować od tego, że jeśli rzeczywiście strefa euro jest na ścieżce do ścisłej integracji, to pozostawanie trwałe poza strefą euro już nie oznacza utrzymania status quo, tylko oznacza dobrowolne wycofywanie się bądź wypychanie później z obszarów integracji. W związku z tym stwierdziliśmy, że są tak naprawdę trzy scenariusze. Jeśli to jest prawdą, powtarzam to założenie, które zrobiliśmy. Pierwszy scenariusz, usiłujemy trzymać nogę w drzwiach tak jak do tej pory. I to jest scenariusz, który działał dobrze do tej pory, natomiast on po prostu, jak można łatwo wykazać, on przestanie działać w momencie, jeśli nastąpi rzeczywiście ten ruch integracyjny w strefie euro. Czyli w krótko mówiąc, nie da się utrzymać tego scenariusza, albo inaczej on stanie się coraz mniej produktywny. To znaczy nam się będzie może wydawało, że trzymamy nogę w drzwiach, ale to już tak naprawdę będzie coraz mniej dawało, a w końcu przestanie w ogóle działać. Mówiąc obrazowo, dlatego że będziemy trzymać nogę w pewnych drzwiach do wyjścia, ale tak naprawdę to następne drzwi znacznie ważniejsze będą dalej i w nich już nie będziemy oczywiście trzymać nogi, one będą dla nas zamknięte. Będą się zamykały i końcu się zamkną całkowicie. Można oczywiście na to zareagować na dwa sposoby, albo przyspieszając ruch w stronę strefy euro, przy czym my tam oczywiście unikaliśmy prostego tam mówienia, czy natychmiast włączać, czy nie natychmiast. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest łatwa decyzja politycznie w Polsce. Natomiast jest oczywiście różnica między krajem, który wyraźnie dąży do wprowadzenia w jakimś sensownym okresie, czyli na przykład wyznacza okres, nie wiem, 6 lat, 7 lat, albo nawet wyznacza jakiś zestaw warunków, tylko że sensownych i takich, które nie będą przesuwane dalej w momencie, jak do nich dojdziemy. I to jest scenariusz tak na przyspieszonej integracji. Jeszcze raz powtarzam, wcale nie oznacza ona przyjmowania euro z dnia na dzień, ani nie oznacza ono nawet wezwania do tego, żeby politycy porzucili swoje na przykład obawy i stwierdzili, że chcieliśmy 5 lat, a teraz się godzimy na 2 lata. Nie, jeśli to ma być 5 lat, niech to będzie 5 lat, ale realizowane. Z tego punktu widzenia działania tak jak na przykład rozwiązywanie biura integracji ze strefą euro, czy likwidacja pełnomocnika spraw, to są właśnie demonstracyjnymi działaniami dokładnie w odwrotną stronę. Demonstracyjnymi, powtarzam. Nie zmieniającymi faktycznie naszej polityki, którą prowadzimy. I to jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz to jest oczywiście to powiedzenie sobie radykalne. No to w takim razie powiedzmy uczciwie, że nie wchodzimy. Powiedzmy to również naszym partnerom.
co wiąże się z pewnymi konsekwencjami przede wszystkim prawnymi, dlatego że to tak naprawdę wymagałoby renegocjowania umowy naszej o akcesji. I niewykluczone, że taką umowę moglibyśmy renegocjować. W pewnym momencie może rzeczywiście strefa euro uznać, że to lepiej już zapisać to. Tyle, że oczywiście to będzie się wiązało z kosztami choćby w zakresie budżetu unijnego i tam mamy jakieś tam nasze szacunki, jak przy ten trudny budżet na następne 7 lat, jakby wyglądał w pierwszym, drugim, trzecim scenariuszu. Oczywiście przy takim trzaśnięciu drzwiami tracimy najwięcej. Oczywiście to teoretycznie może być też początek wyjścia Polski z Unii Europejskiej, ale zakładamy, że to nie musi tak być. I to się wiąże z kosztami finansowymi bezpośrednio i oczywiście kosztami dla rozwoju. Ostatnia rzecz, którą powiem, jeśli serio traktujemy to, co pisał premier Morawiecki w tym, że chce przesunąć Polskę na wyższy, czy polskie firmy na wyższy poziom w łańcuchu wartości, to nam wyszło jednoznacznie, że temu działaniu służy właśnie przyspieszenie. Jeśli nie można utrzymywać nogi w drzwiach, jeśli to jest prawda, że ten nie, to temu działaniu służy właśnie przyspieszenie integracji, a trzaśnięcie drzwiami jest dokładnie odwrotnie, skazaniem gospodarce polskiej ścieżki rozwoju polegającej na tym, że przez dewaluację trzymajmy jak najniższe koszty pracy i tym konkurujmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam za przerywanie, ale to, że ktoś występował, to nie znaczy, że nie może drugi raz wystąpić. Także państwo się nie czuli się, że tak powiem, zablokowani. Chciałem przeczytać takie ciekawe dane, które zapewne mało kto pamięta. W 2002 roku według CBOS-u za przystąpieniem Polski do strefy euro było 64% Polaków. Znaczy mówię za i raczej za. A w 2007 44%. Znaczy chciałem tylko przypomnieć, że były czasy, kiedy oczywiście Unia Europejska była postrzegana jako nasz cel, a potem gospodarka miała się dobrze i wtedy to poparcie było znacznie większe. I drugi taki argument, dzisiaj wrzuciłem na Twittera fragment debaty sprzed lat jeszcze. To są w ogóle inne czasy, kiedy część osób tu obecnych na tej debacie była i ja siedziałem koło Morawieckiego, Mateusza, który właśnie namawiał do wchodzenia do strefy euro i mówił, że proces w ogóle wchodzenia do strefy euro jest ważny. Ale to, co jest charakterystyczne, od tego czasu zmieniło się otoczenie zewnętrzne, o czym mówił profesor Orłowski, mianowicie pojawił się bardzo mocny ten czynnik dodatkowy polityczny, czyli integracja wewnętrzna w ramach strefy euro i wydaje mi się, że ten czynnik nigdy nie był aż tak poważnie brany pod uwagę nawet przy tworzeniu raportów w Narodowym Banku Polskim. I może jeszcze zanim rozdam głos, to poproszę profesora Wójcika, który był autorem tego raportu. Oczywiście, żeby się powiedzieć w kwestii tych scenariuszy, ale również odnieść się do kwestii tego czynnika politycznego, na ile on był brany pod uwagę wtedy w dyskusjach, w analizach, w przygotowaniu analizy, czy się opłaca, czy nie, albo jeżeli tak, to kiedy wejść do strefy euro. I też 5 minut. Bardzo dziękuję za zaproszenie, zostałem wywołany do dyskusji. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o analizę tych czynników politycznych, wówczas, kiedy przygotowywaliśmy raport na temat przyjęcia euro w Narodowym Banku Polskim. Teraz lepiej? Dobrze, więc odpowiadając na to pytanie dotyczące tego, czy podczas prac nad raportem w Narodowym Banku Polskim były brane pod uwagę czynniki polityczne, to odpowiem, że tak. Ale oczywiście w znacznie mniejszym zakresie niż byłoby to konieczne dzisiaj. Wówczas głównie zajmowaliśmy się tym, w jaki sposób uczestnictwo w Eurogrupie będzie zwiększało wpływ Polski na decyzję w strefie euro i było to jednoznacznie ocenione przez nas jako pozytywny aspekt przyjęcia euro. Natomiast dzisiaj te polityczne aspekty związane z uczestnictwem Polski w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej i tak naprawdę w współtworzeniu przyszłości Europy, dzisiaj one są absolutnie daleko bardziej istotne i kluczowe, więc zgadzam się z profesorem Orłowskim, że to jest rzeczywiście czynnik, który zdecydowanie zmienia nasz kontekst, w jakim funkcjonujemy. I też zgadzam się z profesorem Orłowskim, że moim zdaniem przez lata naprawdę mieliśmy dobrą politykę, jeśli chodzi o kwestię przyjęcia euro, bo Polska po prostu jasno deklarowała dążenie do strefy euro, co dawało nam tylko same korzyści, bo z samego dążenia my czerpiemy korzyści polityczne, ponieważ jesteśmy traktowani jako członek, który raczej chce być w sercu Europy niż poza nim. A jednocześnie prowadziliśmy prace analityczno-przygotowawcze, konstruktywne, bieżące prace, które
miały wartość i wtedy, i miały wartość dla dobrego przygotowania Polski. Niestety w ostatnich dwóch latach te dwa aspekty polskiej polityki w kontekście przyjęcia euro zostały zerwane, czyli jednocześnie zrezygnowaliśmy w ogóle z samego faktu dążenia i z drugiej strony przerwaliśmy zupełnie pracę analityczno-przygotowawczą. Moim zdaniem to jest naprawdę poważny błąd. Niezależnie od tego, czy zgadzamy się na to, czy euro przyjąć, czy nie przyjąć, niezależnie od tego, kiedy, w jaki sposób. I mam nadzieję, że w najbliższym za jakiś czas Polska jednak powróci do tego. I jednocześnie, korzystając z okazji, że Stefan Kowalec jest dzisiaj z nami, to chcę powiedzieć, że wszystkie osoby, wszyscy, którzy generalnie doceniamy wartość euro i zgadzamy się, że to jest kierunek właściwy dla Polski, powinniśmy docenić takie konstruktywne głosy sceptyków jak Stefan Kowalec, dlatego że te głosy pozwalają nam, one rzucają nam światło na te obszary, którymi po prostu powinniśmy się zająć. Bo nie chodzi o to, żeby być tylko w strefie euro, tylko chodzi o to, żeby być w strefie euro w sposób skuteczny. Zgodzimy się, że kraje, które będą w strefie euro w przyszłości, będą miały większy wpływ na przyszłość Unii Europejskiej, ale wiemy też, że takie kraje jak Grecja, ten wpływ mają ograniczony, nawet jeśli są w strefie euro. W związku z tym powinniśmy pamiętać jednak cały czas o tym, żeby kierunkować naszą dyskusję nie tylko na sam kierunek, nie tylko na termin, ale też na wszystko to, co jest potrzebne do zrealizowania w Polsce, żeby w strefie euro funkcjonować w sposób skuteczny. Dziękuję. Proszę Państwa, no to oddał Państwu głos, nie chcę wywoływać. Jeżeli wszyscy będą nieśmiali, to będę wywołał oczywiście. Janusz Jankowiak. Więc tak, żeby się zmieścić w tych pierwszych 5 minutach i jak najwięcej powiedzieć, to i ostatnich, dziękuję Ci Ludwik, to ja mam takie wrażenie oczywiście pewnego déjà vu, jeżeli się zaczyna rozmawiać o strefie, o euro w Polsce. To się bierze z tego, że myśmy taką falę dyskusji na temat kosztów, korzyści, głównie właśnie w oparciu o raport, który wtedy sporządził bank centralny NBP. Zresztą Ludwik, upewniłem się, mi przypomniał, że rzeczywiście prace się kończyły za prezesa Skrzypka, prawda? Więc to też jakby w zupełnie innym świetle stawia sytuację niż teraz, że takie dyskusje się odbywały, prawda, już. I myśmy sporo w czasie tych dyskusji powiedzieli. Ich walor był też taki, że to były dyskusje o charakterze instytucjonalnym. Znaczy były w to zaangażowane nie tylko osoby prywatne, nie tylko ekonomiści, nie tylko jakieś kręgi, tylko instytucje państwa, prawda? I to, że ich teraz nie ma w tej dyskusji, to jest zasadnicza zmiana w stosunku do tej pierwszej fali, która się przetoczyła i która się właśnie zamknęła w roku 2008 po raporcie NBP. Więc to trzeba dostrzegać, prawda, że czym innym jest taka dyskusja o charakterze, bym powiedział, prywatnym, a czym innym taka, w której uczestniczą instytucje państwa. Druga sprawa, podejmuje apel, który Czarek zgłosił. Ja myślę, że rola Stefana jest Kowalca i jego poglądów jest nie do przecenienia. My z całą pewnością możemy się sprzeczać, ale i różnić się poglądami, ale też chciałbym zwrócić wam uwagę, że to nigdy nie spowodowało jakichś perturbacji, napięć, prawda, o charakterze, powiedział, takim osobistym, prawda. To jest ważne, żeby był taki głos, chociaż uważam, że i muszę to podkreślić, że sporo z tych poglądów i tez, które Stefan podnosił, uzasadniając swoją taką sceptyczne podejście, one straciły rację bytu z uwagi na to, że i Unia, i strefa euro jest na innym etapie niż wtedy, kiedy Stefan głosił swoje poglądy, prawda? Jego opcja była opcją pod tytułem ratujmy się przed niezorganizowanym rozpadem, prawda? A w tej chwili ta kwestia jest już na innym etapie. My w tej chwili nie mówimy o żadnym rozpadzie, tylko mówimy właśnie o tym, o czym wspomniał Ryszard, czyli o jakimś nowym etapie integracji europejskiej. Teraz, jeżeli chodzi o dodatkowe kryteria dodane do kryteriów nominalnej konwergencji, no to ja uważam, że oczywiście nie będę się tu powtarzał, te, które padają w obiegu publicznym, prawda, te, które dotyczą rozporządzalnego dochodu, co jest pojęciem w ogóle dosyć dziwnym w tym kontekście, jak też i średniej unijnej, one oczywiście nie mają racji bytu. Natomiast chciałem przypomnieć, że były pewne w czasie pierwszej fali dyskusji, pewne zgłaszane ze strony instytucji państwa właśnie,
pewne propozycje dotyczące dodania do kryteriów nominalnej konwergencji czegoś jeszcze, prawda, co miało nam zapewnić bezpieczniejsze lądowanie. I te kryteria, w gruncie rzeczy to się sprowadzało do zapewnienia bezpiecznego poziomu długu publicznego, prawda? I ja uważam, że to jest, znaczy nie potrafię powiedzieć, bo wtedy padała liczba, mówiło się o 40% na długu, to nie potrafię powiedzieć, skąd to się wzięło i czy to jest uzasadnione, natomiast uważam, że pewien bezpieczny amortyzator, pewien bufor w postaci niskiego poziomu długu publicznego jest jako dodatkowy element jest uzasadniony. Teraz czy jest, ja uważam, że oczywiście taka opcja, o której tutaj też była mowa i którą Witek zarysował w swoim raporcie, a która dotyczy takiego wynegocjowania opt-out, prawda, dla Polski, ona nie jest jakby to powiedzieć, ona może być koncepcją teoretyczną, natomiast z całą pewnością nie może być podjęta próba wdrożenia jej w życie, dlatego że w oczywisty sposób to by natychmiast nas penalizowało przez rynek, prawda, finansowy. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby została ogłoszona decyzja, że Polska podjęła negocjacje z Brukselą na temat opt-out, prawda? Co to znaczy z punktu widzenia rynku finansowego w Polsce, funkcjonowania, ceny aktywów, napływu kapitału i tak dalej. To jest po prostu samobójcza zupełnie decyzja, więc o tym myślę możemy zapomnieć. I teraz, jeżeli chodzi o pewne pozytywne postulaty, prawda, to znaczy ja uważam, że i ze strony niezależnych ekspertów, i ze strony rządu dobrze by było, żeby udział w dyskusji na temat reformy w strefie euro sprowadzał się do tego, żeby wywierać nacisk na to, żeby te propozycje miały jak najbardziej charakter otwarty, prawda? Czyli nasi partnerzy z Unii, członkowie obecni strefy euro, negocjując pewne projekty i pewne nowe rozwiązania, nadają im charakter otwarty. To znaczy, jak chcecie, to możecie do nich przystąpić, nie będąc członkami strefy euro. Jak nie chcecie, to wasza decyzja, prawda? Czyli nie zamknięty, tylko otwarty charakter tych kolejnych przedsięwzięć, kolejnych kroków powinien być jakby celem pewnym, również dla rządu, prawda? Bo wtedy jest pewien problem, jak się odrzuca takie rozwiązanie, to trzeba to wyborcom w Polsce wytłumaczyć, prawda? Dlaczego się nie chce do jakiegoś projektu, no dajmy na to Unii Bankowej, w pełni przystąpić, prawda? I postulat drobny, też pozytywny, ja się oczywiście całkowicie zgadzam, że zacząć by trzeba było od przywrócenia pewnych stanowisk zlikwidowanych, prawda, które by pozwalały podjąć pewien instytucjonalny dialog i również te prace analityczne, o których Czarek mówił, czyli zarówno stanowisko pełnomocnika rządu do spraw reformy euro, ono powinno być natychmiast przywrócone, jak również i w banku centralnym powinna być odpowiednia komórka, która została zlikwidowana, powinna być jak najbardziej do spraw integracji ze strefą euro, jak najbardziej odtworzona i tam powinny się toczyć prace analityczne. Z tamtych ośrodków powinny wychodzić pewne opracowania, które byłyby podstawą dyskusji również w sektorze prywatnym wśród ekspertów. Dzięki. Dziękuję. Taki komentarz, bo Janusz powiedział, że, no, że przecież nierozsądne byłoby wyjść czy zerwanie z euro i rząd ten tego nigdy nie zrobi, bo przecież on nie robi nierozsądnych rzeczy. Jesteśmy w parlamencie polskim i o ile 3 lata temu bym się z tobą zgodził, o tyle mogę powiedzieć, że moje doświadczenie z tego budynku jest takie, że tutaj się mogą wydarzyć rzeczy, które są nielogiczne, nierozsądne, ale na czym PiS może wewnętrznie zyskać politycznie. Ja oczywiście kupuję ten argument o karze, która, czy penalizacji przez rynek finansowy. Natomiast ewidentnie mamy ze strony rządzącej wypowiedzi, które mogą w jakimś tam scenariuszu prowadzić do takiego próby zerwania z zobowiązaniem Polski do przyjęcia euro. Mam dodatkowe pytanie i nie chciałbym też wywoływać do końca, ale na ile takie dodatkowe pytanie w kontekście, na ile prawdopodobne jest ten scenariusz, o którym mówił Witek Orłowski, czyli głęboka wewnętrzna integracja w ramach strefy euro, polityczna i gospodarcza. Patrzyłem na pana Turczyńskiego, nie wiem na ile pan ma wiedzę w tej sprawie, ale bo Witold Orłowski powiedział, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, tak? Oczywiście nie mamy pełnej wiedzy, ale teraz następują procesy w ramach Unii Europejskiej, które istotnie zmieniają kształt jej. Wyjście Wielkiej Brytanii,
de facto taka peryferyzacja naszych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówię Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, wszystkie razem wzięte w czwórkę, prawda? Jakiś podział znowu na wschód i zachód, a nie północ-południe. Jakby ta suma czynników i rząd Angeli Merkel, który w końcu w bólach powstał, Macron, no to jest taki moment, kiedy to może być taki moment przyspieszający i pytanie byłoby, jakie byłyby konsekwencje dla nas, jeżeli będziemy poza. To może jednak pana wywołam. Proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No cóż, moja wiedza na ten temat jest oczywiście skąpa i wyrywkowa, ale na pewno niewystarczająca, żeby kusić się o jakieś uporządkowane rekomendacje. Ale może rzeczywiście parę słów na ten temat powiem i zacznę od tego, że byłem, jestem i mam nadzieję być nadal z przyczyn politycznych i gospodarczych zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro. Jednocześnie patrząc na nasz krajobraz widzę i miałem okazję powiedzieć o tym publicznie niedawno zupełnie, że za mało jest i masy krytycznej w polskiej polityce i dynamiki ku wytworzeniu masy krytycznej na rzeczy uporządkowanej dyskusji o plusach i minusach euro jako jednym z głównych tematów strategicznych dla polskiej polityki na nadchodzące lata, nadchodzące wiele lat. Za mało jest również rzecz jasna masy krytycznej w społeczeństwie polskim, o czym mówi na przykład raport koordynowany przez profesora Orłowskiego. I dla mnie pozostaje pytanie jako obywatela główne, jakimi sposobami przyczyniać się do budowania czegoś, co moglibyśmy nazwać masą krytyczną i czegoś, co powodowałoby, że ten temat euro staje się jednym z rzeczywiście wałkowanych, nie może nie codziennie, ale regularnie, często i w sposób kompetentny tematów w debacie politycznej, w debacie publicznej. Jednym z czynników, które mogą się do tego przyczynić, jest pogłębienie wiedzy i pogłębienie jakości naszych własnych analiz i na szczeblu polityki, i na szczeblu nauk ekonomicznych na temat tego, co efektywnie może stawać na przestrzeni tego roku, jeśli idzie o zacieśnienie współpracy i skok jakościowy integracji wewnątrz strefy euro. No, realnie patrząc, wydaje się, że nie należy się obawiać nadmiernie odjazdu strefy euro tak szybkiego, żebyśmy nie zdołali już do niej w ogóle dołączyć, ale stworzenie zarówno większego backstopu pozwalającego na złagodzenie szoku w przypadku problemów w systemie finansowym, w systemie bankowym większych gospodarek krajów członkowskich, poczynając od Włoch, to mi się wydaje prawdopodobne. Ruchy w kierunku przekształcenia europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego w coś, co byśmy nazwali Europejskim Funduszem Walutowym również i być może dalsze ruchy, no to co oczywiste, to nie powiem, dalsza dobudowa członów kolejnych do Unii Bankowej i Unii Rynków Kapitałowych, tak, plus ewentualnie ruchy bardziej wyraźne w przypadku zacieśnienia się współpracy francusko-niemieckiej na rzecz przyszłego uwspólnotowienia długu. Ale to mi się akurat wydaje mało prawdopodobne i w tym roku i w latach kolejnych. Dodatkowo do tego, co powiedziałem, dodam, że poza obserwacją uważną praktycznych konsekwencji, politycznych konsekwencji tego, co prawdopodobne, jeśli idzie o zacieśnienie współpracy wewnątrz strefy euro, konsekwencje dla Polski, ale i konsekwencje dla innych państw Unii Europejskiej pozostających nadal poza strefą euro, należałoby w większym stopniu i częściej przyglądać się temu, co dzieje się w gospodarkach, przyznaję, dużo mniejszych, ale równie otwartych, jak albo bardziej nawet niż gospodarka polska, które weszły do strefy euro między, no, w ciągu ostatnich 10 lat od 2008 roku. Myślę, że za mało obserwujemy to, czy dokonuje się tam nadal realna konwergencja. Wiemy, że się dokonuje, ale nie wiemy, ja w każdym razie nie wiem wystarczająco, czy przyspieszyła realna konwergencja, czy można jakąś korelację znajdować między tempem realnej konwergencji a
konsekwencjami przyjęcia wspólnej waluty w gospodarkach tych mniejszych państw. No i jak kształtują się nastroje gospodarcze, nastroje społeczne w konsekwencji posługiwania się walutą euro. Chodzi mi o to, że powinniśmy mieć więcej wiedzy analitycznej, raz. Dwa, mam nadzieję, więcej pozytywnych przykładów na to, że wejście do strefy euro w gospodarkach krajów na podobnym poziomie rozwoju co Polska przyczyniło się do realnej konwergencji, a nie zahamowało ją, czy wręcz utrudniło i spowodowało wzrost konkurencyjności zewnętrznej gospodarek tych państw. Chciałbym, żeby tak było oczywiście. Uważam, że powinniśmy mieć takie argumenty po to, żeby wytwarzać masę krytyczną na rzecz sensownej dyskusji o tym jako wyzwaniu strategicznym dla Polski. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto się zgłasza? Bo, dobra, Jan Bittner, Maciej Bittner, przepraszam. Dobrze, ja pozwolę sobie swoje 5 minut zacząć od krótkiego może komentarza takiego prowokacyjnego do tej wypowiedzi, że 60 czy 70 czy 80%, że to jest właściwie w niczym nieuzasadnione wyznaczenie takiego progu. No może dokładne wskazanie progu no jest trudne, natomiast samo uzależnienie od dochodu względem powiedzmy tych bogatszych krajów, no w moim odczuciu ma takie uzasadnienie, że żeby osiągnąć taki poziom dochodu, potrzebna jest pewna dojrzałość instytucjonalna. I ta dojrzałość instytucjonalna jest też tym samym, co pozwoliłoby Polsce korzystnie jakby w tej strefie euro się znaleźć, czyli wykorzystać te szanse i uniknąć zagrożeń. I kraje, które są w stanie dojść do 90% średniej unijnej, to są właśnie takie kraje, które jakby mają tą wewnętrzną dyspozycję do wykorzystania dobrego członkostwa w Unii Walutowej. No w ten sposób bym uzasadniał postawienie takiego kryterium, a z punktu widzenia zwolennika wejścia do strefy euro, czyli też i mojej perspektywy, ustalenie takiej granicy, no rzeczywiście pod warunkiem, że ona nie będzie nieustannie, tak jak profesor Rurowski powiedział, przesuwana, no jest jakoś dobre, no bo jak dojdziemy do tych 80%, no to ci, którzy powiedzieli, że 80, no może jednak będą bardziej jakby skłonni, że jakby sami uwierzą w te swoje słowa, żeby jakoś zinternalizować tą ideę wejścia do strefy euro. Więc kończąc powiedzmy tę część polemiczną, chciałem powiedzieć jeszcze dwa słowa, jak ja widzę tą dyskusję na temat wejścia do strefy euro. Oprócz masy argumentów, które są przytaczane przez różne strony, no moim zdaniem za każdym argumentem kryje się takie przedzałożenie czy pewne nastawienie ideologiczne, zarówno jeśli chodzi o tą sferę polityczną, jak i sferę ekonomiczną. I można tu rozpiąć te argumenty polityczne na takiej osi, że z jednej strony mamy euro jako narzędzie integracji europejskiej, że to, że się przyjmie tą walutę, to ta integracja przyspieszy i ludzie, którzy mają pozytywne nastawienie do integracji europejskiej, to uważają to za argument ważny czy nawet rozstrzygający. Na drugim biegunie tej osi mamy złotówkę jako element tej tożsamości narodowej i jeżeli uważamy, że my powinniśmy się jak najbardziej wyróżniać, robić rzeczy po swojemu, no to ta złotówka jest czymś, co nas zabezpiecza przed integracją europejską, czyli osoby, które no bardziej widzą to jakby Polskę jako ten samodzielny twór, coś, co się nie wtopi nigdy w jakąś inną wspólnotę, no to będą pod, jakby ideologicznie ten preferowały powiedzmy punkt. Druga oś, ta ekonomiczna, ma na swoich końcach z jednej strony przekonanie, że wspólna waluta jest czymś naturalnym, bo naturalna jest jedna waluta, to znaczy pieniądz, który właśnie nie zna granic i jest tylko takim powiedzmy no tym welonem czy tą zasłoną, która jakby no, nie powinna w ogóle przeszkadzać w aktywności gospodarczej, nie powinna być żadnym instrumentem politycznym, powinno być to coś poza polityką. Takie spojrzenie, które w sumie jest mi bliskie i jakby to jest coś, co mnie popycha do tego obozu zwolenników euro. Na drugiej stronie mamy walutę narodową, jako tutaj jest to powiedzmy wyrażenie, które Stefan Kawalec sam też używa, że jest to po prostu cena.
jest to jedna z ważnych cen i eliminacja tej ceny no, prowadzi do jakichś zaburzeń i jakby takie myślenie o takie ekonomiczne właśnie myślenie o własnej walucie narodowej jako koniecznej cenie jest też tym takim przedzałożeniem, które jakby popycha do jakby wytwarzania czy obserwowania zjawisk, które tej jakby takiemu punktowi widzenia sprzyjają. No więc może taka będzie interesująca dla Państwa koncepcja organizacji jakoś intelektualnej tej dyskusji. Jeszcze dwa słowa w sprawie tych argumentów, już które należałoby przedstawiać, ale to już w tej drugiej części. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zgłosił się Marek Radzikowski, oddam mu głos, ale prosiłbym też, żeby zaczął przygotowywać się do wystąpienia Stefan Kawales. No ale ma tylko 5 minut, to jest cała książka, także Marek. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za głos. Po pierwsze chciałem odnieść się do poziomu, który już był poruszany przez Państwa, na poziomie którego mielibyśmy wchodzić do Unii Europejskiej. Zgadzając się do strefy euro, tak, przepraszam, zgadzając się z Maciejem w 99% przypadków. W tym chciałbym tutaj wskazać swoją rezerwę do tego rodzaju definicji, do tego rodzaju założenia, no bo jeśli faktycznie poziom PKB per capita ma nam odzwierciedlać poziom dojrzałości instytucjonalnej, co nie do końca w pewnym sensie to jest prawdą, ale tylko jeśli mamy do czynienia rzeczywiście z szeroką grupą krajów i tylko w dużym zakresie PKB per capita. W małym zakresie krajów europejskich, krajów zachodniej cywilizacji tak naprawdę nie ma według mojej wiedzy, według badań dużego rozróżnienia instytucjonalnego, które byłoby jakoś powiązane z poziomem PKB per capita, ale jeśli faktycznie to ma odzwierciedlać, to dlaczego wprost nie przyjąć tej właśnie dojrzałości instytucjonalnej? To znaczy zamiast określać sobie poziom PKB per capita, przyjmiemy, jakie musimy mieć instytucje, jak ma wyglądać dojrzałość instytucjonalna, abyśmy mogli to euro przyjąć. Kolejna kwestia, jeśli faktycznie wstąpienie do strefy euro, jeśli euro da nam dodatkowy bodziec do tego, że nasze PKB ma rosnąć. Tak, to przyjęcie euro na wcześniejszym znacznie poziomie rozwoju niż 80%, 90% czy ile tamkolwiek będzie służyło właśnie temu, żebyśmy szybciej dotarli do tego poziomu, a nie później. W związku z tym przyjmowanie jakichkolwiek tego typu kryteriów, że powinniśmy wstąpić do strefy euro przy jakimś określonym wyższym niż obecnie, prawda, bo przecież nie niższym poziomie, według mnie nie ma większego sensu i oczywiście wierzę, że tak jest, czyli wstąpienie do strefy euro dałoby Polsce dodatkowy bodziec rozwojowy. I nie muszę w to wierzyć, dlatego że to wiem, ponieważ przeczytałem ze zrozumieniem dwa raporty, bo często zapomina się o tym pierwszym raporcie, który był bardzo solidny, bardzo dobrze zrobiony pod wodzą doktora Jakuba Borowskiego, również w Narodowym Banku Polskim, później pod wodzą profesora Wójcika. Obydwa raporty wskazywały, że wstąpienie do strefy euro jest dla Polski korzystne. Oczywiście niesie ze sobą pewne negatywne konsekwencje, pewne, niemniej jednak oczywiście od nas zależy, czy my te negatywne konsekwencje zmitygujemy, na przykład niskie stopy procentowe. Oczywiście z natury rzeczy wydaje się, że są korzystne, ale mogą być niekorzystne, jeśli dany kraj, dana gospodarka się nimi zachłyśnie, tak jak to było w przypadku niektórych gospodarek strefy euro, ale tutaj wiemy, co należy zrobić. Należy w takim razie działać narzędziami nadzorczymi, aby akcja kredytowa nie sprawiła, że idziemy w stronę boomu, na przykład kredytowego na w obszarze mieszkaniowym, aby to w końcu nie skończyło się kryzysem. Kolejna kwestia to jest kwestia tego, że faktycznie strefa euro się obroniła. Ja byłem w Ministerstwie Finansów, pracowałem z panem ministrem Koteckim w czasie, kiedy wiele osób, ekspertów najwyższego szczebla zakładało i przewidywało, że strefa euro się rozpadnie.
że Grecja wyjdzie ze strefy euro i to będzie w ciągu kilku miesięcy. Tak się nie stało i muszę przyznać, że to niekoniecznie jest argument na rzecz strefy euro. Tak jak wyjście niekoniecznie byłoby przeciwko strefie euro. Normalną sytuacją jest, że kraje wchodzą do pewnego rodzaju organizacji i wychodzą. Wiemy już bardzo dobrze, że można wyjść z Unii Europejskiej. Być może będziemy świadkami również wyjścia ze strefy euro. Czy to jest argument przeciwko strefie euro? Tak samo jak rok temu niektórzy próbowali formułować argumenty na rzecz przeciwko Unii Europejskiej, kiedy Wielka Brytania ogłosiła, że będzie wychodzić. Niekoniecznie, prawda? Teraz coraz więcej głosów w Anglii. Okazuje się, że ta decyzja została podjęta przy niepełnej świadomości i coraz większe nastawienie samych Brytyjczyków wobec tego, że to była niekoniecznie najlepsza decyzja. I może ostatnia kwestia, jeśli zbliżam się do swojego upływu, swojego czasu, to jest kwestia postrzegania przez społeczeństwo i tego, że jakiś czas temu znacząca część społeczeństwa była za wstąpieniem do strefy euro, teraz dużo mniej. Niestety to jest tak, że władza ma dużo większą przełożenie, dużo większe przełożenie na media i w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość, obecna władza jest bardziej eurosceptyczna, to te głosy eurosceptyczne docierają oczywiście do społeczeństwa. Wcześniej było odwrotnie i oczywiście nie chcę tutaj tego oceniać, mimo że sam jestem zwolennikiem. Druga kwestia to jest kwestia już ekonomii politycznej, co jest dziedziną moich badań, dlatego z chęcią się do tego odniosę. Otóż oprócz całej władzy jest szereg różnego rodzaju interesariuszy i członków społeczeństwa obywatelskiego, w tym naukowców. Niestety naukowcy z obszaru ekonomii są trochę bardziej podatni na wpływ władzy niż naukowcy, przedstawiciele nauk prawnych, którzy to mają pewnego rodzaju immunitety i jak widać potrafią dosyć mocno przeciwstawić się ingerencji w swoją pracę. Ekonomiści nie i nad tym ubolewam. Oczywiście są tacy ekonomiści wybitni, jak pan Stefan Kawalec, który niezależnie od władzy są sceptykami, natomiast widzę, że część ekonomistów po prostu działa tak i mówi tak po prostu, żeby władzy się przypodobać i nad tym oczywiście należy ubolewać, bo powinniśmy być przede wszystkim obiektywni. Tyle na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zachęcam oczywiście wszystkich do przeczytania książki Paradoks euro, jak wyjść z pułapki wspólnej waluty. I powiedziałbym, że znaczy główną tezą naszej książki jest to, że dla polskiej gospodarki kluczowy jest dostęp do rynku Unii Europejskiej i od tego to jest źródło naszego sukcesu w ostatnich latach i od tego będzie zależała nasza przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o walutę, to tutaj bym zgodził się z takim opisem, którego dokonał Maciek Bittner, że my traktujemy kurs walutowy jako pewien istotny parametr w gospodarce, którego dostosowanie i zmiana w wielu warunkach jest dla gospodarki bardzo istotna. Kurs walutowy działa w sposób antycykliczny, łagodząc rozmaite szoki. W sytuacji, kiedy takiej możliwości dostosowania nie ma, w niektórych sytuacjach mogą powstać bardzo poważne problemy. My w naszej książce opisujemy na przykład Finlandii, która jest akurat bardzo dobry, bo się odnosi do tych dyskusji, prawda, jaki tam procent dochodu bogatych krajów i dojrzałość instytucji może zabezpieczyć nas przed ryzykami wejścia do strefy euro. Finlandia jest krajem, który należy do krajów wysoko rozwiniętych.
jest krajem, który uchodzi za kraj o najlepszych instytucjach w Europie. Przez wiele lat był umieszczany na pierwszym miejscu z wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o różne takie instytucjonalne wskaźniki konkurencyjności. I do 2008 roku mógł uchodzić w ogóle na przykład zdrowia i solidnej, konkurencyjnej gospodarki w Unii Europejskiej. Miał stale nadwyżkę budżetową, dług publiczny spadający, który tam w 2008 roku niewiele przekraczał 30%. Tym niemniej Finlandia od dłuższego okresu przeżywa okres stagnacji gospodarczej i kryzysu strukturalnego, kryzysu niekonkurencyjności. I PKB Finlandii w roku 2016 wynosił 97% poziomu 2007 roku. Czyli był niższy o 3% niż w roku 2007 przed kryzysem. W tym czasie w Polsce PKB wzrósł o 32%. Jest tak, że przyczyną tych problemów Finlandii nie jest euro, bo to jest załamanie eksportu do Rosji w wyniku spadku cen ropy naftowej i sankcji, to jest załamanie światowej pozycji Nokii, to jest spadek popytu na produkty przemysłu papierniczego i drewnego. To nie ma nic wspólnego z euro. Natomiast co ma wspólnego z euro, to że Finlandia nie była w stanie z tego kryzysu wyjść, dlatego że ten kryzys porównywany jest do kryzysu, który Finlandia przeszła na początku lat 90. Wówczas po rozpadzie Związku Radzieckiego, który był dla Finlandii wielkim rynkiem zbytu, i wówczas Finlandii pomogło osłabienie waluty, co spowodowało, że powstały nowe branże. I Finlandia bardzo szybko się rozwijała. Dzisiaj takiej możliwości nie ma i Finlandia jest w poważnych kłopotach. A myślę, że jakby od Finlandii możemy przejść do takiego szerszej grupy krajów, jaką są kraje nordyckie. To jest 5 krajów, 3 kraje skandynawskie, czyli Szwecja, Norwegia i Dania oraz Finlandia i Islandia. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawy przypadek, bo są to generalnie kraje zamożne, dobrze zorganizowane, uważane za dobrze rządzone. Uważa się, że generalnie ludzie i polityka jest tam w miarę racjonalna i mniej kieruje się emocjami, niż w wielu innych krajach. I z drugiej strony te kraje nordyckie tworzą Radę Nordycką i mają ambicje, żeby być najbardziej zintegrowanym regionem świata. Taką strefę Schengen oni mają od 50 lat. Jest tam swoboda podróżowania, nie ma kontroli granicznej. Podobnie swobodny przepływ towarów i ludzi. Można w dowolnym kraju tam się osiedlić, z jednego kraju do drugiego można przejechać, osiedlić się, podjąć pracę. To tam istnieje już kilkadziesiąt lat. I dalej mają ambicje, żeby być najbardziej zintegrowanym regionem na świecie. Natomiast mają 5 różnych walut. Finlandia jest w strefie euro, Dania ma walutę jakby powiązaną z euro, ale to jest własna waluta i to powiązanie w każdej chwili, jeżeli będzie to konieczne, może być przerwane, a pozostałe kraje mają płynne kursy walutowe i politykę celu inflacyjnego. I tak się składa, że ostatnie lata jakby pokazują, że właśnie jeżeli patrzymy na te PKB w stosunku do roku 2007, no to one zdecydowanie jest najniższe tam w Finlandii, o czym mówiłem. Następne jest Dania, a pozostałe kraje łącznie z Islandią, która przeżyła bardzo poważny kryzys, pozostałe kraje mają PKB na znacznie wyższym poziomie rzędu tam 110-114% poziomu roku 2007. Istotne jest to, że Dania i Szwecja są członkami Unii Europejskiej i nie zanosi się na to, żeby one miały do strefy euro wejść. Po pierwsze, w tych krajach były referenda i w tych referendach to zostało odrzucone. I
dzisiaj poparcie dla euro w tych krajach jest niższe niż w Polsce. Według Eurobarometru z końca ubiegłego roku w Polsce poparcie dla wejścia do strefy euro wynosiło 36%, w Danii 31%, a w Szwecji 25%. Czyli nic nie zanosi się na to, prawda, żeby nagle się okazało, że wszyscy wejdą do strefy euro i Polska zostanie sama. Mi się wydaje, że w naszej dyskusji euro jakby potrzebne to jest troszkę więcej racjonalności, rozsądku, a mniej politycznych emocji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie będę polemizował, bo to nie moja rola, natomiast prosiłbym też, żeby osoby, które się teraz wypowiedzą, jakby włączyły też ten wniosek, włączyły też wątek polityczny, który moim zdaniem jakby w tej dyskusji się pojawił i zniknął. Nie będę wywoływał. Proszę, Joanna Schmidt, proszę bardzo. Dzień dobry, witam. Tak właśnie chciałam rozpocząć swoją wypowiedź. Miały być wątki ekonomiczne i polityczne, bardziej z punktu widzenia politycznego. Może nawet nie jako posłanka Sejmu Rzeczypospolitej, ale jako wiceprzewodnicząca partii europejskiej ALDE. Chciałabym zwrócić uwagę na kapitał, potencjał społeczny, jaki jest w Polsce, jeżeli chodzi o eurooptymizm. Tak jesteśmy też postrzegani w Europie jako państwo, które ma bardzo dobry kapitał, bardzo dobrą bazę startową, aby rzeczywiście realnie podjąć kroki do tego, aby wdrożyć euro. Ostatnie sondaże pokazywały, że poparcie dla Unii Europejskiej Polaków to jest ponad 80%. To jest cały czas bardzo wysokie poparcie. I musimy o tym pamiętać, że wyniki tych badań również zna obecna władza Prawa i Sprawiedliwości. I pokazując i chwaląc się tymi wynikami, to bardziej jeszcze drażnimy. I tym większy będzie po prostu opór i takie przeciwdziałania, czego jesteśmy obecni. I ta polityka Prawa i Sprawiedliwości jest prowadzona w kierunku obrzydzenia strefy euro czy w ogóle Unii Europejskiej. Mamy przykłady codziennie wypowiedzi poszczególnych polityków obecnej władzy, chociażby ostatnie dwie doby wypowiedź prezydenta Dudy, tak, który nawiązuje do naszych partnerów, do Unii Europejskiej, przedstawiając analogię do zaborów 123-letnich. Więc mamy z jednej strony mamy bardzo duże pole do działania, z drugiej strony takie poczucie, że to jest marnowane. I oczywiście tutaj już mówiliśmy o tym, że w każdej debacie powinny być podnoszone zalety i pokazywane dobre przykłady tych krajów, tych państw, które rzeczywiście skorzystały na strefie euro. I to jest rzeczywiście rola zarówno ekspertów, jak i polityków opozycji. Ja bym tutaj jeszcze włączyła NGOsy, różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które same w swoich statutach mają właśnie promocję i pracę na świadomości właśnie związane z tym bycia Europejczykiem. Z racji tego, że w parlamencie pracuję w obszarze edukacji, to często mam do czynienia z różnego rodzaju raportami i też pamiętam, kiedy dla mnie było wstrząsające też raport z badań młodzieży świadomości. Ja Polak, Polka, Europejczyk, Europejka, kiedy jakby ta młodzież dobrych liceów w większości była przekonana, że przeliczenie było 1:1 złotówki na euro. Tak, więc mamy dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o edukację, o promocję. A czym kończy się niska świadomość w społeczeństwie, to wiemy chociażby po Brexicie. Każdy zainteresowany mógł obserwować proces propagandy ostatnich miesięcy, przede wszystkim przed referendum. To jest ogromne zagrożenie, więc wydaje mi się, że nie ma co czekać, tylko te działania powinny być natychmiastowe. Tutaj bym się przychyliła jeszcze do pana Janusza Jankowiaka, że dobrze by było, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe przy tym rządzie, aby była jakaś sformalizowana komórka, tak jak to miało wcześniej miejsce, nadzorująca, koordynująca wszelkie te właśnie prace, debaty, badania związane właśnie z przygotowaniem Polski do przyjęcia euro. Ale myślę, że to nie w ciągu najbliższego roku.
Także po prostu jaki wniosek? Wniosek jest taki, że po prostu nie ma co czekać. Każdy miesiąc to jest ze stratą dla tych, którzy opierają się za strefą euro. I działania powinny być z każdej strony, zarówno ze strony ekspertów, uniwersytetów, polityków, opozycji i organizacji pozarządowych. Ja mam też takie wrażenie, że był taki moment wstydu, prawda, że takie nastąpiło przez propagandę pisowską, na początku ich rządów, że jeżdżenie do Brukseli kojarzyło się z donoszeniem, a duża część polityków wydawała wodę w usta i o euro nie wypadało mówić. Ja uważam, że tutaj, jeżeli ktoś jest przekonany, że to jest warte, rozumiem, że od Stefana Kowalca tego nie oczekujemy, to uważam, że trzeba przystąpić do ataku. I dwa, ten przykład 1:1 wymiany, moim zdaniem jest koszmarna niewiedza i zagmatwanie pojęć, na którym co jakby buduje się narrację antyeurową w Polsce. Proszę Państwa, rozmawiamy do godziny 13:30 maksimum, także proszę się zgłaszać. Proszę bardzo, a wszyscy się zgłosili. Dobrze. Jest możliwe. Wyłącznie czynnikami o charakterze ekonomicznym. Są to państwa bardzo małe, które również zmagały się z poczuciem pewnego zagrożenia zewnętrznego. Nie mam wątpliwości, że w sytuacji, kiedy jesteśmy częścią strefy wspólnej waluty, to także kondycja naszego kraju, naszej gospodarki, staje się w pewnej mierze wspólną sprawą. Czy będąc narażony na jakieś zagrożenia, także geopolitycznym, zewnętrznym, tak jakie na przykład zmierzyła się w ostatnich latach Ukraina, to jest też kraj, który doświadczył gwałtownej deprecjacji kursu swojej waluty. Czy taki szok, będąc częścią większej całości, tutaj jest niepewny, także z pewnością działania wszelkich innych, można powiedzieć, interesariuszy, czyli naszych partnerów w ramach strefy wspólnej waluty, także są inne i tutaj jest z pewnością bardzo silny kontekst, nie tylko ekonomiczny, ale także geopolityczny kontekst bezpieczeństwa. To jest także coś po części tłumaczy takie inne działania właśnie krajów państw bałtyckich. Drugą nową okolicznością jest dążenie do ściślejszej integracji właśnie w ramach tego jądra, jakim jest strefa euro. I także w tych ramach przypisywane są pewne środki dodatkowego wsparcia dla krajów dążących do tymowania reform strukturalnych, a także tych, które właśnie jeszcze euro nie przyjęły, natomiast taką wolę, taki zamiar wyrażają. To jest środkowa argument za tym, by z tej możliwości skorzystać. Czy tak naprawdę obecnie
obecnie funkcjonujemy w bardzo korzystnych warunkach, takich, które trudno porównywać z taką sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia 10 lat temu, kiedy polski rząd wyraził zamiar tak, przystąpienia podczas perspektywy 3 lat do strefy euro. Wtedy mieliśmy wolę przystąpienia do strefy euro, natomiast możliwości realizacji tego zamiaru były ograniczone. Teraz mamy sytuację z sytuacją zupełnie odwrotną, kiedy nie mamy poważnych trudności ze spełnieniem nominalnych kryteriów konwergencji. Oferuje nam się nawet bez dodatkowe wsparcie, dodatkową pomoc, na którą wówczas trudno było liczyć. A otoczenie makroekonomiczne, zewnętrzne gospodarki polskiej jest korzystne i póki co w miarę stabilne. I dlaczego ramy, w którym się brakuje, to właśnie jest tych możliwości korzystać. I to jest z pewnością aspekt, na którym trzeba się w tym momencie skupiać. Oczywiście w kontekście pewnych argumentów wypłacających pewne zagrożenia czy koszty z członkostwem w strefie euro często wskazuje się problemy, doświadczyły kraje Europy Południowej, będące częścią strefy euro. A także w tym momencie, już po tym okresie, kiedy ten okres najbardziej zmążony kryzysu strefy euro mamy za sobą, widzimy, że także pewne pozytywne przykłady nawet w tym właśnie obszarze, już akceptując od kwestii tego, czy członkostwo w strefie euro było jakimś tam źródłem pewnego problemu, czy wyłącznie jakimś tam katalizatorem, który jakby może trochę przyspieszył jakby tutaj eksplozję na przykład problemów strukturalnych tych gospodarek, które były przedmiotem spowodowane samym udziałem w strefie euro, tylko innymi aspektami polityki gospodarczej prowadzonych w tym kraju. Ale widzimy przykład, na przykład takiego kraju jak Hiszpania, który po raz pierwszy od połowy lat 80. ubiegłego wieku osiągnął równowagę w aspekcie bilansu płatniczego rachunku obrotów bieżących. Więc na tym kraju, który doświadczył pewnych problemów związanych z członkostwem w strefie euro, także był pewien czynnik na perspektywie bardziej długoterminowej, doprowadził do pewnych reformacji, które sprawiły, że wymusiły pewne reformy, których pewnie nie byłoby, gdyby pozostawał ciągle w reżimie własnej waluty. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że przykład krajów bałtyckich jest akurat dobry, bo to pokazuje, że każdy kraj z innych powodów przystępuje do strefy euro. Znaczy są inne wagi poszczególnych czynników i z innych powodów Słowacja, inne kraje bałtyckie i z innych swego czasu, na przykład Hiszpania, a chyba trochę mamy inną sytuację polską. Zastanawiam się po prostu, czy analogie, które dawał Stefan Kawalec, są analogiami 1:1. Znaczy generalnie, że nie, i pytanie jest takie, no, dlatego mówię o tym wątku politycznym, ja nie chciałem powiedzieć, że gdyby się ekonomicznie nie opłacało, to raczej się nie powinno przystępować. Jeżeli na przykład ekonomicznie jest to neutralnie, a pozytywnie na plus, to jest to argument mocny za. I w tej kwestii politycznej zgłosił się, proszę Państwa, będę pilnował, ale były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i obecnie poseł polskiego parlamentu, Jacek Protasiewicz. Dziękuję bardzo i również dziękuję za zaproszenie. Chcę zgodzić się z tą ostatnią uwagą pana przewodniczącego Ryszarda. Rzeczywiście, że pewnie różne elementy miały znaczenie w decyzjach o przystąpieniu poszczególnych krajów do strefy euro i nie ulega wątpliwości, że w przypadku krajów bałtyckich to była kwestia bezpieczeństwa, kwestia wysuniętego przyczółka na wschód i jeszcze większego związania z Unią Europejską. I stąd uważam, że niestety jesteśmy w sytuacji, moja ocena jest taka, że jesteśmy w sytuacji niezwykle pesymistycznej. To znaczy mając dzisiaj rządy, które bez najmniejszej wątpliwości są rządami eurosceptycznymi, które z powodów ideologicznych zamroziły, a w zasadzie de facto zakończyły jakiekolwiek prace koncepcyjne nad wypełnieniem zobowiązania traktatowego, jakim jest przystąpienie do
wspólnej waluty. Przypomnę, że tutaj w styczniu 2016 roku zostało przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów o rozwiązaniu Narodowego Komitetu koordynującego działania koncepcyjno-polityczne do ewentualnego przystąpienia do strefy euro. To też jakby nie mam złudzeń, że w ramach obecnego rządu, bez względu czy poziom PKB w Polsce osiągnie 75, 80, 85 czy 95, że do takiej decyzji nie dojdzie. Czy nawet 110, do takiej decyzji nie dojdzie. I rzeczywiście, jeśli mamy do czynienia z traktowaniem Unii Europejskiej nie jako strategicznego wyboru, nie jako wspólnoty wartości, ale wyłącznie jako bankomatu, z którego można wyciągać pieniądze. Jeżeli mamy, a tego nie ukrywam w swoich wystąpieniach Jarosław Kaczyński i zanim powtarzają to poszczególni inni ważni politycy tego obozu, jeżeli mamy do czynienia z partią polityczną, której nie przeszkadza być w marginalnej, a za chwilę całkowicie, że tak powiem, z nieistotnej frakcji parlamentarnej, mimo jaką jest ta frakcja konserwatystów, to ich żadne argumenty dotyczące polityki nie będą do nich, znaczy nie będą przekonywać, prawda? Nawet to ryzyko, które się w Parlamencie Europejskim pojawiło już w poprzedniej kadencji i myślę, że wróci, nie wiem czy w tej, ale pewnie po 2024 roku na pewno, czyli pojawienia się równoległych instytucji wewnątrzparlamentarnych, tylko i wyłącznie ograniczonych do parlamentarzystów strefy euro. Chodziło o Komisję Budżetu i Finansów, a de facto jakby w procesie do utworzenia parlamentu wewnątrz parlamentu, tak jak politycznie Unii wewnątrz Unii. W związku z powyższym uważam, że to, o czym powiedział pan Kawalec, bardzo poważne argumenty, ale ja sobie zapamiętałem tę jedną liczbę, którą podano na samym końcu. 36% ludzi. Jeżeli w tych okolicznościach 36% Polaków jest za wejściem do Unii Europejskiej, do strefy euro, to to powinien być punkt startu odbicia dla wszystkich, którzy jak większość z Państwa tutaj z powodów ekonomicznych, czy jak my z Joanną, z Ryszardem pewnie z powodów bardziej może politycznych niż ekonomicznych, jesteśmy przekonani do tego, że warto do tej strefy euro wejść, jako punkt odbicia do bardzo poważnej nie tylko debaty, ale kampanii. I przy pełnej świadomości, że argumenty merytoryczne w tej kampanii będą miały znaczenie drugorzędne, a na czoło będą się wybijać argumenty populistyczne. I tu kończąc, chcę powiedzieć, że dla mnie takim momentem, takim punktem jeszcze dodatkowego zaczepienia jest to, co Juncker ogłosił przy okazji raportu 5 przewodniczących, to jest ta Unia Standardów Socjalnych. Znaczy, argumenty ekonomiczne, mimo że jest to wbrew temu, jak ja sobie jeszcze ileś lat temu wyobrażałem Unię Europejską jako instytucję, czy jako organizm, który dopuszcza, znaczy nie ingeruje w ustawodawstwo socjalne w poszczególnych krajach, ale mam świadomość, że bez przełożenia tej naszej debaty, przyszłej debaty, i to powiedziałbym bardzo odważnej i ofensywnej, również na uwspólnotowienie, zestandaryzowanie poziomu świadczeń socjalnych, tych brakujących 14-15% do ewentualnej pozytywnej decyzji, czy to w postaci referendum, czy tylko i wyłącznie w postaci decyzji o wyborze takiego, a nie innego, takiej, a nie innej koalicji rządzącej, bez tego argumentu socjalnego możemy nie zyskać. Bo rzeczywiście faktem jest, że obawa przed radykalnym wzrostem cen po prostu jest powszechna i tą kartą potrafią świetnie grać, co udowodnił Andrzej Duda na początku swojej kampanii prezydenckiej, robiąc zakupy na Słowacji. Dziękuję. Teraz tak, mam prośbę o podniesienie rąk osób, które się zgłaszały. Dobrze, to po kolei. I teraz no, może zaczniemy, przepraszam, to po prawej stronie, zacznę od Ludwika Kotelskiego. Ja to chciałem tylko spytać, bo ja już nie pamiętam, jak to było za waszych rządów, to było tak dawno i tak inna epoka, ale wy byliście chyba trochę sceptyczni z ministrem Rostowskim, z tym wchodzeniem do strefy euro. To może ja zacznę od tego, od przypomnienia, że byłem pierwszym pełnomocnikiem. Zacząłbym od przypomnienia, że byłem pierwszym pełnomocnikiem w historii Polski, rządu w sprawie wprowadzenia euro w Polsce. W związku z tym ten sceptycyzm to taka skala, zależy na jakiej skali. Znaczy my byliśmy na pewno ostrożni, ale myślę, że nie sceptyczni. Czyli chyba tak bym to zdefiniował.
I może właśnie, i bym zaczął od tego wyrażenia dużej dezaprobaty, likwidacji jakichkolwiek struktur, które były utworzone i to zależy zarówno w Narodowym Banku Polskim, jak i w Ministerstwie Finansów, bo te struktury w każdym rządzie powinny istnieć, nawet eurosceptycznym. I znowu przykład, jak pisaliśmy projekt Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, tak zwanego changeover planu, Komisja Europejska nam jako jeden z przykładów dobrych takich praktyk wskazywała UK, Wielką Brytanię, czyli ostatni z krajów, który prawdopodobnie można by było posądzać, że taki plan ma, a on ma. Znaczy miał, ma. No generalnie w szufladach jest gdzieś ten plan. Tak, czyli Wielka Brytania, także Wielka Brytania napisała sobie taki plan. Nie musiała tego robić na pewno. Czyli ma też takich, czy miała takich ekspertów, którzy analizowali sytuację euro, strefy euro, warunków wejścia do tej strefy i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest duży brak, który odczuwamy dzisiaj i te niskie poparcie i te wszystkie sondaże, to też jest efekt tego, że nie ma kto edukować tego społeczeństwa tak naprawdę. Znaczy, oczywiście to nie zmienimy tego w ciągu roku i to teraz powiem o doświadczeniach słowackich, bo też żeśmy się bardzo dokładnie przyglądali, jak Słowacy wprowadzali euro. To trzeba dużo pieniędzy tak naprawdę na poważną i skuteczną kampanię informacyjną, nie propagandową, tylko informacyjną o euro i to się da zrobić. Znaczy tam w ciągu, inaczej, z miesiąca na miesiąc, w ostatnich 2 latach przed wprowadzeniem euro na Słowacji, poparcie do euro się zwiększało. I to nie dlatego, że oni tam jakoś strasznie, nie wiem, namawiali, w sensie tylko pokazywali zalety. Także to niestety, my żeśmy oszacowali te koszty takiej kampanii, którą, to pewnie jest do części drugie, ale tak naprawdę mapa drogowa i dokładny plan taki organizacyjno-logistyczny istnieje w szufladach w Ministerstwie Finansów. Także to jest wszystko zrobione dzięki tym strukturom, które zostały w tym styczniu 16 roku rozwiązane. To wszystko zostało opracowane i ono jest. I tam jest rozpisane to tak, że zaczynamy w momencie T i mamy na 36 miesięcy rozpisane działania, bo to jest minimalny okres, ile czasu potrzeba na to, żeby wprowadzić euro. W różnych miejscach, znaczy logistycznie, informatycznie, administracja publiczna, NBEP, bo to głównie monety, co jest w Polsce dużym problemem, bo jesteśmy dużym krajem i tak dalej. Znaczy to wszystko jest, także to jest, tylko trzeba określić ten moment T i potem już działać. W pewnym sensie jest to do wyciągnięcia. Wracając trochę do jeszcze wcześniejszej rozmowy o właśnie 100% się tu próbowałem wtrącać, jeżeli chodzi o to kryterium PKB per capita. Ja się zupełnie zgadzam z Markiem Radzikowskim, że samo wejście może przyspieszyć konwergencję i wszystko zależy tak naprawdę od nas, jak się my będziemy przygotowywać. Znaczy nie konwergować, niekoniecznie konwergować i czekać, aż się skonwergujemy przed wejściem, tylko wykorzystać samo wejście do tego, żeby przyspieszenie w konwergencji się wydarzyło. I teraz im więcej tego czasu na te przygotowania będziemy mieli, tym chyba lepiej. Czyli powinniśmy zacząć dziś. Tak? Bo im więcej tego czasu będzie, nawet nie znając tej daty. Dlatego wracam tak naprawdę do tych struktur, które powinny znowu być stworzone i powołane, i żeby wiedziały, diagnozowały aktualnie, znały aktualną sytuację, jeżeli chodzi o dyskusję o strefie euro, bo ona się zmienia. To znaczy to jest to, o czym też tutaj dzisiaj trochę było. To znaczy Czarek Wójcik napisał raport, tylko on napisał raport o strefie euro 1, a ona już nie istnieje. I dzisiaj jesteśmy w drodze do strefy euro 2, czyli w takim przejściu, w takiej transformacji, transition, tak? I ona się tworzy. Tak samo Stefan Kawalec oczywiście też wyciąga wady, tak samo ten sam błąd, no wada. Bo on opisuje strefę euro 1 znowu, a nie, słucham, ta co była tak naprawdę, tak? A nie strefę euro 2, która dopiero będzie. Oczywiście
możemy tutaj zacząć kwękać nad szybkością jej tworzenia, bo ona powinna... Mówię teraz o czym ja mówię. Mówię o Unii Bankowej, Kapitałowej, o Unii Fiskalnej i w końcu o jakichś zmianach instytucjonalnych typu na przykład Europejski Fundusz, Europejski Fundusz Walutowy, tak? Czyli przekształcenie ISM-u. W związku z tym to wszystko się dzisiaj dzieje i my nie powiem, że nas tam nie ma, bo to nie jest do końca prawda. Jako kraj, który kandydujący, czyli z derogacją, jesteśmy w tych dyskusjach, natomiast na pewno nie jesteśmy najważniejszym tam i nigdy nie będziemy, ale nasz głos na pewno nie jest bardzo silny w tych dyskusjach, a pewnie by było warto, żebyśmy mieli potencjał i znowu wracam do kraju, żebyśmy mieli osoby, instytucje, które będą wspierały takich ludzi, którzy tam jeżdżą do tej Brukseli i negocjują. Dokładnie. Ryszard wskazał jedną z takich osób. Teraz politycznie, no oczywiście jakby pewne działania są niemożliwe bez zgody politycznej. I tu mam na myśli na przykład ERM, który według mnie jest do dyskusji w ogóle, ale nawet jeżeli w sensie takim, że można chyba jednak zacząć dyskusję, można by było dyskutować z Brukselą o tym, żeby te dwa lata nie obowiązywały tak literalnie, tak, że można jednak uznać, że te waluty są na tyle stabilne. Nie będę tego rozwijał, nie wiemy, ale chodzi mi o to, że bez politycznej zgody, nawet nie koniecznie zmiany konstytucji przed ERM-em, bo ona nie jest konieczna, nie jest wymagana, to nie jest żaden warunek, żeby wejść do ERM-2, ale na pewno musimy w momencie, kiedy będziemy wchodzić, to mieć zgodę polityczną, że wchodzimy za dwa lata i już, tak? Bo Polska nie powinna dłużej niż dwa lata w tym ERM-ie moim zdaniem tam być, najlepiej krócej. No z Finlandią chyba się bym nie chciał integrować, znaczy nie dlatego, że nie lubię Finlandii, tylko problem jest taki, że my jesteśmy znaczy naturalnym krajem czy obszarem, z którym my się powinniśmy integrować, to są Niemcy, a nie Finlandia, czy tam Szwecja, czy Islandia. I dlatego uważam, że my nie mamy tu jakiegoś specjalnego dużego wyboru. Po prostu mamy jakby naturalne obszary, z którymi się powinniśmy integrować. Referendum, ostatnio już kończę, referendum było, znaczy to też tylko przypomnę. W momencie w 2004 roku, w trzecim roku było referendum, w tym momencie Polacy decydowali także o wejściu do strefy euro, tylko do strefy euro wchodziliśmy wtedy z derogacją i ciągle z nią jesteśmy, ale my już zdecydowaliśmy w tym referendum, że do strefy euro chcemy wejść, tylko nie pytaliśmy terminu. Teraz musimy tylko sobie wymyślić termin, dojść do zgody politycznej i zacząć się przygotowywać najlepiej od dzisiaj. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Jest dużo chęci polemicznych, ale jeszcze chciałem prosić panią Monikę Piątkowską wypowiedź, a potem przejdziemy do drugiej tury jakby. Po pierwsze polemika. Stefan Kawalec polemizuje i my ze Stefanem. A równocześnie prosiłbym o to, abyśmy przeszli jakby do takich action plan, czyli co należałoby zrobić w perspektywie najbliższych dwóch lat, bo zakładam, że kadencja parlamentu tyle jeszcze potrwa. No i kiedy, czy nowy rząd może wyznaczyć moment T na objęcie władzy? No nie jestem pewny. To jednak wymaga nawet wyjęcia tych rzeczy z szuflad, prawda? Ale uważam, że jakby mam takie, też mam déjà vu, ale mam wrażenie, że jakby ta dyskusja, analityka, wszystko stanęło. Raport pod kierownictwem Witka Orłowskiego, no nie jest jednym z tysiąca raportów. Kiedyś miałem wrażenie, że było tego dużo. Pomimo tego, że perspektywa wejścia była cały czas odległa. No teraz mamy zupełne zawieszenie tematów, a to hasło euro 1, euro 2, w sensie nowe, stare, jest o tyle ważne, że to po prostu będzie wymagało trochę innego podejścia instytucjonalnego. Być może większa będzie albo mniejsza skłonność z ich strony, kwestia RM2 do negocjacji też nie. Znaczy mamy zupełnie nową sytuację i dochodzi też bardzo ważny element instytucjonalny, o czym mówi też Jacek Protasiewicz, nawet na poziomie Parlamentu Europejskiego, czyli dochodzi do tego jeszcze element instytucjonalny, którego, jak rozumiem, żadna z osób tu obecnych wcześniej nie badała w takim zakresie, bo nie było tego wątku wcześniej podnoszonego. Czyli po wypowiedzi Moniki prosiłbym o przejście, oprócz polemiki, która jest elementem każdej dyskusji, do takiego jakby, co państwo proponujecie, żeby robić przez najbliższe 2+. Monika Piątkowska, proszę.
Dziękuję pięknie i za zaproszenie, i za możliwość zabrania głosu. Szanowni Państwo, ja nie jestem ekonomistą, jestem skromnym prawnikiem. Mam przyjemność reprezentować polskich przedsiębiorców. Od 3 lat prezesuję Związkowi Pracodawców Sektor Wydobywczy Energetyczny. To są przedstawiciele sektora wydobywczego, producenci maszyn i urządzeń, głównie górniczych, czyli duże podmioty gospodarcze, które swój rozwój w dużym uproszczeniu opierają jakby na 2 elementach. Na konkurencyjności, wzrostu tej konkurencyjności i na ekspansji zagranicznej, bo polski rynek już od wielu lat jest dla nas za ciasny. Sprzedajemy swoje produkty, inwestujemy za granicą, głównie na rynkach dalekich. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy pełną świadomość tego, i to się w tej dyskusji dzisiaj wielokrotnie przewijało, że tak naprawdę ta decyzja ostateczna, bo ja mam wrażenie, że myśmy ją w 2004 roku podjęli, kiedy podjęliśmy, że wchodzimy, teraz kiedy wchodzimy w tą strefę euro, jest decyzją rodzącą oczywiście olbrzymie konsekwencje gospodarcze, olbrzymie konsekwencje społeczne, ale jest decyzją stricte polityczną. To, czego nam brakuje, mówię o przedsiębiorcach, bo ja odrobiłam sobie, przychodząc tu do Państwa, odrobiłam sobie pracę domową, przepytując i rozmawiając z tymi głównymi naszymi założycielami i udziałowcami. To, czego nam brakuje, to się dzisiaj też tu przejawiło w kilku aspektach, to jakby 2 kwestii. Pogłębionych analiz, których rzeczywiście od dłuższego czasu, mogę powiedzieć tam co najmniej tych 2 lat, jednak liczba tych analiz spadła. I szerokiej dyskusji, debaty. Debaty zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak również na poziomie społecznym. Ja celowo podkreśliłam to, że jesteśmy, czy mam przyjemność reprezentować środowisko gospodarcze i to określonych dużych podmiotów, tak, które wydawałoby się, opierając swój rozwój na tych rynkach zagranicznych, no po pierwsze oczywiście potrzebują stabilizacji, potrzebują przewidywalności, potrzebują przyspieszonego rozwoju. Wydawałoby się tutaj, że to przewidywalne, w miarę szybkie wstąpienie do strefy euro jest dla nas jak najbardziej korzystne, bo przewidując ekspansję zagraniczną, staramy się, zwłaszcza na te trudne rynki, czy azjatyckie, czy afrykańskie, eliminować wszelkie ryzyka, między innymi ryzyko kursowe również, tak? Ale jednak osadzeni jesteśmy w tym kraju i mamy też świadomość tego i czujemy ten ciężar również na swoich barkach, że ta decyzja będzie rodziła jakieś konsekwencje społeczne. I mam takie wrażenie, może panowie je podzielą, może nie, że obecnie po pierwsze my tych konsekwencji zarówno gospodarczych, jak i społecznych, tych kosztów uzyskania przychodu, które absolutnie będzie w długofalowej perspektywie, nie mamy oszacowanych. Przynajmniej my taką wiedzą nie dysponujemy. I śmiem twierdzić, że również obecny rząd, który a priori założył, że jest tutaj sceptyczny, też ani tych takich analiz nie przygotował, ani nie jest przygotowany na ewentualne koszty społeczne, które zostaną, powinny być rozłożone w czasie, ale muszą być bardzo precyzyjnie określone i ten proces edukacji, no to co powiedziała pani posłanka Schmidt, jak głęboka jest niewiedza młodych ludzi. Ja myślę, że tak głęboka jest niewiedza nie tylko młodych ludzi, ale w ogóle polskiego społeczeństwa. Jest też niewiedza polskich przedsiębiorców. Siłą rzeczy, Te nasze firmy, które gromadzimy w związku, no to rzeczywiście są to czempioni polskiej gospodarki, tak może powiem trochę na wyrost, ale jednak firmy, które mają swoje duże działy analityczne, mają potencjał i ludzki, i finansowy, mogą się tutaj wspomagać różnej maści analizami opracowywanymi na naszą rzecz, ale również mamy świadomość tego, że nasza wiedza w tym zakresie jest ograniczona i tu oczekiwalibyśmy od instytucji państwa, oczekiwalibyśmy również od ekspertów, od państwa, żebyście państwo przygotowywali raporty, przeprowadzali takie analizy i mając pełną świadomość tego, że będzie to decyzja polityczna, abyśmy mieli dane merytoryczne, odpolitycznione,
nawet być może pewne warianty scenariuszowe rozpisane, tak? Które my jako przedsiębiorcy będziemy mogli brać pod uwagę, obserwując scenę polityczną w naszym kraju i mniej więcej wiedząc, w którą stronę może pójść decyzja, tak, polityczna, w zależności od tego, jak będzie się kształtował polski rząd, ale chcielibyśmy na to móc nałożyć, planując, my planujemy rozwój nie w perspektywie kadencyjnym 4 lat czy teraz 2, tylko jednak wieloletnim, i chcielibyśmy móc też być przygotowani do różnych scenariuszów, które mogą w perspektywie tej, czy scenariusz rozwoju w perspektywie tej ponad 2-letniej w naszym kraju się zadziać. Także konkludując moją wypowiedź, brakuje nam dyskusji, brakuje nam analiz i sytuacja idealna byłaby taka, aby gdyby tego typu analizy zarówno oczywiście przedstawiające zarówno plusy, jak i minusy wejścia Polski w określonej perspektywie, czy w określonych perspektywach czasowych do strefy euro, żeby powstały i żeby szeroko były dyskutowane również z zaangażowaniem polskich przedsiębiorców, którzy jednak tą świadomość, czy tą odpowiedzialność społeczną również na swoich barkach czują. W którymś tam momencie też z punktu widzenia czy związków zawodowych, czy tej polityki pracowniczej, też z tym będziemy się kiedyś musieli zmierzyć i chcielibyśmy wiedzieć, jakie to będzie w przyszłości dla nas wyzwanie. Bardzo dziękuję. Bardzo w polemice widzę tak. Janusz Jankowiak, to proszę o podniesienie rąk, bo Janusz, wszyscy rozumiem, dobra? To ja będę wyznaczał. Janusz, potem Stefan, dobrze? Skrócimy, postaramy się skrócić. Ja sprytnie spróbuję połączyć jakby polemikę ze Stefanem z tymi postulatami jakby pozytywnymi. Znaczy, prawda jest taka, że oczywiście nikt z nas nie utrzymuje, że euro jest substytutem racjonalnej i zdrowej, rozsądnej polityki krajowej, gospodarczej. Prawda? To jest pierwszy argument. Drugi to jest taki, że w tych badaniach Stefana i w tych jego argumentach, z tymi argumentami, problem polega na tym, że na 16-17 lat funkcjonowania strefy euro, wtedy kiedy pisaliście tę książkę, to połowa przypadła na kryzys, prawda? I odsianie skutków takich egzogenicznych, endogenicznych, które są wpisane w funkcjonowanie strefy euro, jest w oczywisty sposób utrudnione. Ja dlatego nie kupuję i nie przyjmuję tego argumentu, który jest generalnie cały czas się przewija w tej polemice, że swoboda kształtowania kursu walutowego może być narzędziem do trwałego podniesienia konkurencyjności gospodarki. Ona może być narzędziem absorpcji szoków zewnętrznych, prawda? I może się zdarzyć taki przypadek, jeden jedyny, w którym ona, czyli deprecjacja waluty, pomoże w podniesieniu konkurencyjności. Ten warunek to jest utrzymanie w ryzach wzrostu płac. Jeżeli płace nie wzrosną, nie będzie spirali, prawda, i wtedy nie wróci to jajo z powrotem do tego. No ale muszę powiedzieć, że to utrzymanie w ryzach dyscypliny płac było trudne kiedyś, a teraz w takiej sytuacji, jaka jest, jeżeli chodzi o rynek pracy, o demografię, ona jest jeszcze gorsza, prawda, jeszcze trudniejszy ten warunek jest do utrzymania. Więc i tu właśnie taki jest delikatny moment, prawda? Dlatego że ja chciałem powiedzieć, że w tej części konstruktywnej to jest tak, że to, co my powinniśmy robić, to jest rozbijać mity różne, prawda? Które wokół strefy euro narosły. Wśród tych mitów jest wiele, prawda? Od podwyżek cen, tam poprzez to wszystko, co już wiele razy przerabialiśmy. Ale niestety mitem jest też to, że własna waluta pomaga trwale podnieść konkurencyjność gospodarki, prawda? To jest niestety też mit. No, nie da się go obronić w kategoriach makroekonomicznych. I to jest też pewna odpowiedź w stosunku do tego, co pani powiedziała. Nasz problem polega na tym, że znacznie łatwiej jest oczywiście przekonać ludzi do tego, że jak prezydent Duda pojedzie na Słowację i zacznie porównywać ceny, prawda, i powie, o, tam jest drożej, a tutaj jest taniej, prawda, bo oni mają euro, to nasze argumenty... Tak, tak. No ale to znaczy problem polega na tym, że nasze argumenty z raportów, prawda, takie, które próbują wnikać w istotę rzeczy, po prostu się nigdy nie przebiją.
nigdy się nie przebiją, prawda? I to jest to zasadnicze pytanie właśnie też w części konstruktywnej, co robić, żeby ludzi przekonać, prawda? Do tego, że strefa euro nie jest zabójcza i że ona nam nie zniszczy gospodarki. No po pierwsze to oczywiście jest tak, że trzeba do tego przekonać liderów. Jak się nie ma liderów politycznych, to się nigdy po prostu ludzi do tego nie przekona, dlatego że oni będą codziennie w TV PiS sączyli argumenty takie, które będą zbijały po prostu jakąkolwiek merytoryczną dyskusję. Poza tym wejście do strefy euro to nie jest kwestia większości. Jeżeli my zrobimy badania i się nagle okaże, że 80% Polaków jakimś cudem chce wejścia do strefy euro, to też nic nie zmieni, ponieważ niestety proces decyzyjny jest procesem zinstytucjonalizowanym i on zależy po prostu nawet nie od Narodowego Banku Polskiego, tylko od rządu konkretnie, prawda? I tego się zmienić nie da. Dobra, okej. Okay. Proszę nie odbierać tego osobiście, po prostu trzymam dyscyplinę. W związku z tym Stefan Kawalec w kwestii tego, jak promować wejście Polski do strefy euro. Znaczy ja chciałem dwie takie uwagi. Pierwszą tutaj dwie osoby mówiły, że my w naszej książce piszemy o strefie takiej, jaka była, a nie takiej, jaka jest i będzie. I z tą tezą nie mogę się zgodzić, dlatego że my znaczna część naszej książki to jest analiza propozycji reform, w szczególności Unii Fiskalnej i zastanawiamy się, w jakim stopniu narzędzia, które może dostarczyć Unia Fiskalna, mogą rozwiązać problemy, które my identyfikujemy w funkcjonowaniu strefy euro i pokazujemy, że za pomocą transferów fiskalnych tych problemów się nie rozwiąże. Teraz to, co mówił Janusz Jankowiak przed chwilą, my jest tak, że konkurencyjność to jest takie pojęcie, które się używa w bardzo różnym znaczeniu. My w książce staramy się zdefiniować, w jakim znaczeniu je używamy i mówimy, że przez konkurencyjność rozumiemy jakby zdolność gospodarki do wykorzystania swojego potencjału, w szczególności potencjału siły roboczej w warunkach otwartego handlu i stwierdzamy, że to zależy w znacznej mierze od relacji między produktywnością czy wydajnością pracy i poziomem płac. I jest tak, że kurs walutowy ułatwia utrzymanie tej relacji, a w sytuacji, kiedy ta relacja jest z jakichś powodów zostaje zaburzona, ułatwia jej dostosowanie kursu, umożliwia jej przywrócenie. I rzecz polega na tym, że w momencie, kiedy jakiś kraj utraci konkurencyjność właśnie w wyniku zaburzenia tej relacji, to w kraju, który ma własną walutę, następuje dostosowanie kursowe i ta relacja się przywraca, czyli mamy pewne wahanie cykliczne. Natomiast w kraju, który nie ma własnej waluty, on jest wtedy skazany na politykę wewnętrznej dewaluacji, która może spowodować, że problem, który mógł być problemem cyklicznym, staje się problemem strukturalnym i może trwać przez wiele lat. I takie przypadki mamy i takie przypadki, jakby, które można nazwać takim syndromem długotrwałej utraty konkurencyjności. Mamy zarówno w czasie obecnego kryzysu strefy euro i to objęło prawie połowę krajów strefy euro i również bardzo dobrze są opisywane te przypadki z okresu wielkiego kryzysu, kiedy kraje miały sztywne waluty związane ze standardem złota, no i znajdowały się w takiej pułapce deflacji, która trwała tak długo, aż nie porzuciły tego sztywnego kursu walutowego. Bardzo dziękuję. Teraz tak, po kolei Czarek Wójcik, potem Witek Orłowski. Ja muszę jakoś pilnować. Tak? Nie. I prosimy o takie 2-3-minutowe polemiczne wypowiedzi. Dobrze, bardzo, bardzo krótko, więc chcę powiedzieć,
Może wyjaśnić jedną rzecz i nawiązać do jednej bardzo ważnej rzeczy, a na koniec powiem coś, co mi się wydaje kluczowe w ogóle naszej dyskusji dzisiaj, choć mogę się oczywiście mylić. Więc pierwsza rzecz dotycząca tych kwestii ekonomicznych i przepływania raportu. Tak? Chciałbym tutaj jakby uporządkować pewną rzecz. To znaczy raport Narodowego Banku Polskiego, on wskazał jednoznacznie na korzyści z przyjęcia euro w Polsce i wyszacował je mniej więcej na około 7,5% wyższego PKB, ale jednocześnie też zaznaczył, że te korzyści są w dużym stopniu warunkowe, tak? Co wprowadza dużą dozę niepewności i utrudnia nam też debatowanie, bo co to są za warunki, w jaki sposób, jakie są przykłady najlepszych krajów i mogliśmy to obserwować tutaj dzisiaj. Teraz druga rzecz, która wydaje mi się z punktu widzenia naszej debaty ważna, to właśnie dotyczy tych kwestii politycznych, na które starał się wskazywać też Ryszard Petru, które moim zdaniem są ważne, bo co się wydarzyło podczas kryzysu albo po kryzysie? Znaczy kryzys dokonał dwóch zmian bardzo ważnych. Pierwsze, nastąpiła zmiana tej instytucjonalno-polityczno-gospodarczej obudowy strefy euro. Jednoznacznie można powiedzieć, że strefa euro dzisiaj jest silniejsza, niż była jeszcze raz parę lat temu. Te mechanizmy, które powstały, nie są jeszcze idealne, ale one są krokiem naprzód i to krokiem dużym z punktu widzenia złożoności tego systemu. I teraz druga rzecz, która się pojawiła po kryzysie, to pewna polityczna dynamika integracji. Prawda? I z jednej strony mamy kraje strefy euro, w trzonu strefy euro, które w sposób skuteczny dążą do przyspieszenia integracji wokół, zbudowania integracji, dalszej integracji Europy wokół strefy euro, a z drugiej strony mamy dosyć dużą dozę eurosceptyzmu w wielu krajach członkowskich, w tym w Polsce. Co oznacza, że stoimy przed takim ogromnym zagrożeniem rozerwania się politycznego. Prawda? Z jednej strony nacisk na scentralizowanie, a z drugiej strony tendencje odśrodkowe, co możemy obserwować w Polsce. I teraz w związku z tym, biorąc pod uwagę zarówno ten aspekt ekonomiczny, jak i ten polityczny, teraz jest najważniejsze pytanie dla nas, dla Polski, co z tym fantem zrobić i jak się w tej sytuacji odnaleźć. I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, wydaje mi się, za chwilkę już kończę, to jest bardzo ważne określenie czegoś, co jest niezwykle ważne dla każdej debaty i dla każdego procesu podejmowania decyzji. Mianowicie określenie tego, co jest najważniejszym pytaniem, które powinno stanowić oś dla tej debaty, prawda? I dla ostatecznej decyzji. I teraz mamy, wydaje mi się, wybór następujący. Jedno pytanie jest takie, czy kwestia przyjęcia euro to realna szansa na przyspieszenie wzrostu w Polsce? Ale drugie pytanie jest takie, czy kwestia przyjęcia euro dzisiaj to wybór długofalowego miejsca geopolitycznego Polski? I teraz w zależności od tego, które pytanie wybierzemy jako najbardziej istotne z punktu widzenia interesów Polski, tak będzie przebiegała nasza dyskusja i tak będą zarówno wyjaskrawiać, ale też blendnąć nasze argumenty. I ja bym dzisiaj stał na stanowisku, mając ogromny szacunek do tego, o czym pisze i mówi Stefan Kowalec, jednak do tego, że dzisiaj największym dylematem Polski, wyzwaniem Polski dla przyszłości Polski jest właśnie wybór długofalowego miejsca Polski w Europie i w świecie. Jeśli tak, to uważam, że powinniśmy w sposób świadomy dobierać nasz udział w debacie o euro w taki sposób, żeby Polsce zapewnić jak najlepsze miejsce w świecie. Pozwól mi dobrze jedno zdanie do tego dodać, dlatego że to nie jest tylko wybór, ja się z tobą zgadzam, tylko to nie jest tylko wybór cywilizacyjny. On jest również wyborem stricte ekonomicznym, a nawet ma wymiar finansowy, konkretny. Dlatego że jeżeli popatrzysz na to, co się dzieje wokół nowej perspektywy finansowej, to tam ta dywersyfikacja, wyraźny podział, o którym ty tutaj mówiłeś, już się zaznacza, ponieważ jeżeli ta perspektywa wejdzie w życie w tym kształcie, który się w tej chwili rysuje, to będzie oznaczać, że więcej pieniędzy dostaną kraje demokratyczne, szanujące państwo prawo, otwarte gospodarki i tak się składa, że w każdym z tych wypadków to są kraje należące do strefy euro.
Więc to ma po prostu już również wymiar finansowy. Panie przewodniczący, jeszcze jedno słowo, bo ja się z tym zgadzam, ale to nabiera jeszcze większego znaczenia z punktu widzenia tego większego interesu, prawda? Jeszcze tylko powiem jednej rzeczy, o czym wszyscy pewnie wiemy, że przecież dzisiaj realne prace toczone są w Unii Europejskiej, wewnątrz Unii Europejskiej, dotyczą tego, żeby stworzyć specjalny fundusz dla krajów, które do strefy euro będą chciały dążyć. W związku z tym to będzie gigantyczny argument wspierający dążenia do strefy euro, więc w tym sensie będzie miało to też wydźwięk ekonomiczny, ale jednocześnie ten wydźwięk geopolityczny jest niezwykle, niezwykle ważny dzisiaj. Witek Orłowski. Ja mogę tylko dodać, że być może bardzo szybko sobie przypomnę wszyscy, że Fundusz Spójności został wprowadzony dla wspierania wstępowania do strefy euro, a nie po to, żeby budować w Polsce infrastrukturę. Parę rzeczy. Znaczy jeszcze pierwsza rzecz. Znowuż już myśląc o tym, co robić konkretnie, ja przypomnę, poza cywilizacyjnym wyborem i bezpieczeństwem i finansami jest jeszcze sprawa bezpieczeństwa, o czym bardzo łatwo w Polsce zapomnieliśmy, o wymiarze politycznym bezpieczeństwa w kraju i myślę, że takie rzeczy warto odkopywać, dlatego że bardzo łatwo jest straszyć, jak się podoba Rosją, a już w takich sprawach, kiedy trzeba to rozpatrywać w kontekście na przykład członkostwa w Unii Europejskiej, to raptem zapominamy o tym, że jest jakikolwiek związek między naszym bezpieczeństwem a tym, czy jesteśmy w Unii, czy nie. I kraje bałtyckie ewidentnie znacznie bardziej o tym pamiętają i narody. Teraz, jeśli chodzi o pierwszy, uważam, że nie wiem jak to zrobić, ale oczywiście, że uważam, że pierwszy argument w Polsce to powinien być argument polityczny, dlatego że to jest jedyny naprawdę silny argument. Nie wiem jak, dlatego że tak naprawdę mówimy o scenariuszach, ale mówimy tu o czymś, co nie wiem, czy Państwo pamiętają, co to jest zakład Pascala. To jest tak, jak Pascal dowodził, dlaczego człowiek rozumowo powinien wierzyć w Boga, mimo że to jest tylko sprawa wiary. On to pokazywał na rachunku prawdopodobieństwa i na wartości oczekiwanej, że jeśli wierzymy w Boga, zachowujemy się właściwie, to możemy tam zyskać. Niewiele stracimy troszkę grzesznych rozrywek, z których rezygnujemy, natomiast niezależnie od tego, czy Bóg istnieje, czy nie. Natomiast jeśli nie wierzymy w Boga i się zachowujemy źle, a się okaże na koniec w momencie trudnym, że Bóg istnieje, to będziemy mieli kolosalną stratę z tego powodu. I dlatego rachunek prawdopodobieństwa i wartości oczekiwanej pokazuje, że w tej grze absolutnie opłaca się założyć, że Bóg istnieje i zachowywać się tak, jak Bóg istniał. I wydaje mi się, że tak samo tutaj mamy do czynienia z zakładem Pascala. Nawet jeśli dzisiaj na każdy argument, że a może się nie rozpa, a może ta Unia jednak się wcale nie zintegruje i tak dalej, można bardzo łatwo na scenariuszach pokazać, że mamy zakład Pascala. Jeśli my świadomie się wypiszemy z Unii, w sensie nie będziemy integrować się na przykład w sprawie euro, a Unia się zintegruje wokół strefy euro, to wtedy nasza strata i w dziedzinie kulturowej, i politycznej, i bezpieczeństwa, i gospodarczej może być kolosalna. Dobra, czyli to jest, jak to przepisać na język zrozumiały dla ludzi, polityków, to jest oczywiście na pewno nie taki, natomiast to jest sens problemu. Jeśli chodzi o polityków, to ja nie ukrywam, że bardzo możliwe, że wyjście rzeczywiście jest coś, co mnie jako ekonomistę mierzi, ale jednak rzeczywiście spisanie szeregu kryteriów, które, tylko że właśnie takich już nie do przesuwania dalej, tylko w sensowny sposób wybranych dzisiaj. Przypomnę, Tony Blair coś takiego zrobił w Anglii, to były testy na członkostwo, tylko potem się oczywiście wszystko posypało, no to już dzisiaj się o tym nie pamięta, ale to był właśnie pomysł na obejście tego. No to jak mówicie, że są zagrożenia, to spiszmy listę, w którym momencie, ale już dzisiaj spiszmy, nie zmierzmiajmy, jak już wyjdzie na to, że te rzeczy są. Na tej liście, no trudno, no jeśli musi się znaleźć poziom PKB na głowę mieszkańca przy całej pewnie świadomości, że co najwyżej jest to jakieś proksy, chociaż przykład Włoch pokazuje, że nie jest to proksy dobrego działania instytucji. No to trudno, no nawet niech to będzie, no tylko że na sensownym poziomie i nie przesuwany stale w górę. Trzeci punkt, który chciałem powiedzieć, w sprawach polityki ekonomicznej i makroekonomii, ja się nie mam zamiaru spierać ze Stefanem, bo no oczywiście, że to jest prawda, co on mówi o dostosowaniach w warunkach sztywnego i płynnego kursu. I oczywiście też jest prawdą, że jeśli nie ma kryzysu, to wtedy na dłuższą metę lepiej się rozwija kraj ze stabilną walutą. Jeśli sobie założymy, że decyzja jest podjęta na innej podstawie, to dyskusja ekonomiczna powinna raczej mówić, jak się powinna dostosować polityka gospodarcza Polski do sztywnego kursu walutowego, a nie na gdybaniu, a co tracimy, co zyskujemy, no bo to jest taka dyskusja, która nigdy nie da odpowiedzi. Znaczy i tu coś tracimy, coś zyskujemy, więc konkluzywnej odpowiedzi nie dostaniemy w takiej dyskusji przy poszanowaniu argumentów oczywiście z obu
zapotrzebowanie. I ostatnia rzecz, przygniatająca większość Polaków, oczywiście to są bzdury, że mówienie, że tak jak Anglicy, my żądamy suwerenności, dlatego nie, przygniatająca większość Polaków po prostu boi się wzrostu cen. Koniec, kropka. Co oznacza po pierwsze, samo podawanie danych, i oczywiście to jest strasznie łatwo pobudzać, tu dane nic nie pomogą, bo te argumenty, że wzrosną do poziomu niemieckiego natychmiast i tak dalej. No. Dobrze, raczej myślę, że należałoby znowuż szukać sposobów zapewnienia ludzi, że taki wzrost ten nie nastąpi. Jak to robić, to jest sprawa oczywiście techniczna. Jak to. Natomiast ja tylko przypomnę, nie mówię, że to jest złota recepta na wszystko, ale przypomnę, część z nas, część z obecnych nie pamięta, jak 25 lat temu był wprowadzany w Polsce VAT, notabene wprowadzał go Witold Modzelewski. Wtedy było powszechne oczekiwanie, w Czechach przy wprowadzeniu VAT ceny wzrosły o 20% i było powszechne oczekiwanie, że w Polsce to samo się stanie. Modzelewski wymyślił pewien bardzo, moim zdaniem, właśnie tak politycznie zabawny ruch. Na przykład wprowadził, zamroził ceny. Wprowadził zakaz podnoszenia cen. Znaczy był zakaz podnoszenia cen, chyba że przedsiębiorca jest w stanie udokumentować fakturami, że wzrosły mu koszty dostawy itd. itd. Nie, dobra, ja tylko mówię, że... Tym bardziej. Ja tylko mówię o czymś takim, że no na pewno Witold Modzelewski nie będzie to robić. Natomiast mówię tylko o czymś takim, że można szukać narzędzi, bo coś takiego do ludzi przemawia oczywiście, a to tak naprawdę było martwe narzędzie, w sensie tym, że ono nikt nie został... A to na przykład zniechęca kogoś do takiego... Bo to teoretycznie jest tak, jeśli ja przeliczę ceny i po prostu doliczę 10%, no to mogę wtedy kontrolę, jak nie uzasadnię, może mi przydowalić karę. A to przede wszystkim przemawia do ludzi, do wyobraźni ludzi, a nie... Nie mówię, że rzecz jest idealnie do powtórzenia, mówię tylko o tym, że trzeba szukać takich narzędzi, za pomocą których można ludzi przekonać będzie skutecznie, że państwo nie pozwoli na wzrost cen w momencie wprowadzenia euro. Dziękuję. Dziękuję. Proszę mi tak powoli przychodzenia do konkluzji. Znaczy kolejne osoby również. Tak, tak, jak najbardziej. Ja bym też zadał pytanie sobie takie, jakie błędy można popełnić wchodząc do euro? Bo jakby ten element tutaj nie padł. Jakie błędy można popełnić, albo nie powinno się popełnić, wchodząc do euro? Proszę o parę jeszcze wypowiedzi i Jacek Protasiewicz. Tak? Bardzo króciutko, bo ja tak sobie pomyślałem, wtedy się spieszyłem w tych 5 minutach, ale teraz jeszcze krócej. Bez jakiegoś, uważam nawet to, co powiedział pan profesor, że tylko zapewnienie, że nie wzrośnie, niestety to jest za słaby argument. Bez jakiejś, no niech użyję tego słowa dobrze, bez jakiejś marchewki, bez jakiegoś takiego elementu socjalnego albo prawdziwej obawy o tym, o czym mówił Janusz Jankowiak, czyli o przykręceniu kurka z funduszami europejskimi, znaczy, żadne inne elementy nie zagrają, bo nawet wybór geopolityczny, o którym mówił pan profesor Wójcik. Znaczy, niestety, ale to, co towarzyszy, znaczy, albo jest obecne w życiu publicznym, w debatach publicznych krajów bałtyckich, niestety u nas jest bardzo płytkie. Strach przed jakimś zagrożeniem ze wschodu nie motywuje do takich decyzji, zresztą skądinąd 10-krotnie większego społeczeństwa, więc też trudniej sterowalnego i przekonywalnego. Więc dlatego ja ciągle jakby ostatnie zdanie w tych standardach socjalnych jakąś nadzieję pokładam, bo musi być marchewka, musi być ten pozytywny element, który się będzie kojarzył z wejściem do strefy euro. Dla indywidualnego odbiorcy, a nie PKB per capita, bo to jest kompletnie, że tak powiem, niezrozumiałe. Dziękuję. Ludwik Kotecki. Też bardzo krótko, bo czasu nie mamy. Strefa euro. Stefan Kawalec pisał w 2015 roku książkę, jak sądzę, dzisiaj jest 18, więc co najmniej 3 lat nie uchwycił tych zmian. W związku z tym się nie zgadzam, że ona jest aktualna w tym sensie, że jakby odnosi się do tego wszystkiego, co przez ostatnie 3 lata się wydarzyło, bo się nie może odnosić. Ona się odnosi do strefy fiskalnej jako transferów. Ale tego, tak, o tym mówię. 7,5% czarka, prawdopodobnie dzisiaj, moja intuicja, znowu nie mamy tych badań i tak dalej, i to już o tym mówiłem, bardzo źle. 7,5% prawdopodobnie jest to, co tam zostało oszacowane, też warunkowo oczywiście. To jest jakiś tam szacunek, który moim zdaniem dzisiaj jest przesadzony. Ja uważam, że dzisiaj ta strefa euro przyniosłaby trochę mniej korzyści, być może trochę więcej kosztów, ale ciągle efekt netto byłby
byłby pozytywny i nie wiem, jak wycenić ten interes strategiczny, o którym tutaj w ostatnich dwóch czy trzech wypowiedziach państwo mówili, bo to jest oczywiście nie do wycenienia. W związku z tym tak jednoznacznie, znowu można próbować szukać jakichś korzyści z tego, że jesteśmy jakby strategicznie po właściwym czy we właściwym miejscu. Kwestia tych działań, które mają jakby zabezpieczać przed błędami przy wprowadzeniu euro, to wszystko zostało, to mogę powiedzieć, to wszystko zostało, wszystko może nie, ale to, co się dało zidentyfikować jako potencjalne zagrożenia czy ryzyka, zostało już tak naprawdę zaadresowane przez tą wielką strukturę, która istniała przy pełnomocniku, nie przez pełnomocnika, bo on tam był jeden i sam i miał tam trzy osoby, ale była tak naprawdę powołana struktura, która tak naprawdę zbierała z wszelkich instytucji, które mogłyby być zainteresowane, czy dać wkład do takiej strategii, osoby i te osoby także już dzisiaj jakby nie są, no nie ma tej struktury. Przykład cen, tak? Słowacy sobie bardzo dobrze poradzili, bo po prostu, bo Słowacy, my żeśmy na słowackich przykładach czy na doświadczeniach się wzorowali, bo to był ostatni, w momencie, kiedy my pracowaliśmy, ostatni przykład, a oni zbierali z tych poprzednich, tak? Każdy się uczył z poprzednich procesów wprowadzenia euro i ten efekt cappuccino już nigdy nie wystąpi, dlatego że to zostało już jakby łatwo sobie z tym poradzić. Dwa przykłady. Naklejki uczciwego przedsiębiorcy na witrynach sklepowych, to znaczy on dostaje taką naklejkę, zobowiązując się do tego, że nie wykorzysta zmiany waluty do tego, żeby podnieść ceny. I to jest bardzo prosty, fajny chyba sposób, żeby zachęcić tych przedsiębiorców, żeby się jakby podpisali pod takim zobowiązaniem. Dwa, no, sygnaliści, to znaczy były na Słowacji tworzone czarne listy przedsiębiorców, które jednak robiły takie rzeczy. No i oni oczywiście trafiali na taką czarną listę, która była publiczna i to też jest jakiś albo marchewka, albo bat, no, ale to się wszystko da jakby zrobić. Dziękuję. Przepraszam, tylko dwa słowa. Znaczy jedna rzecz to jest, żeby nie wystąpił efekt i to wiadomo więc jak zrobić, ale druga rzecz to jest przekonać ludzi przedtem, że nie wystąpi. Maciej Bittner. Ja już tylko o tych marchewkach, więc najpierw bym chciał zacząć od marchewek, które moim zdaniem no tutaj one nie pomogą, czyli o rzeczy, które no część z Państwa mówiło, więc na przykład to, że to było w tym raporcie, który profesor Orłowski redagował, że no powraca taki wątek, że coś nas ominie. No moim zdaniem z punktu widzenia takiego komunikacyjnego to przekaz, że coś nas ominie, niestety wywołuje taki efekt kwaszenia winogron i tego, że w gruncie rzeczy to, co nas omija, może nie jest takie dobre i może właśnie nawet należy się cieszyć z tego, że nas omija, składania po prostu do wymyślania argumentów przeciwko w ogóle tej rzeczy. I jakby w ten sposób argumentowanie, no, będzie sporo osób, których wywoła efekt odwrotny. Podobnie moim zdaniem działa straszenie Rosją, czyli przedstawianie no, jakby skrajnego scenariusza, który no, budzi duże emocje ze sprawą, która normalnie z takimi emocjami się nie wiązała i też to jakoś moim zdaniem dużej części ludzi po prostu nie pasuje i wywołuje odruch, że tak naprawdę ludzie, którzy to mówią, to mają jakieś inne powody, jakąś swoją ideologię, którą jakby próbują wylansować poprzez podawanie takich skrajnych przykładów. No więc po tej krytyce to jest, czuję się zobowiązany, żeby samemu coś zaproponować, w jaki sposób o tym mówić. Więc ja mam trzy takie argumenty. No, z jednej strony na pewno warto mówić o tym euro jako narzędzie integracji i pozytywne rzeczy, które w ogóle z integracją się wiążą. Nie rzeczy, które nas ominą, tylko rzeczy, które powiedzmy osiągniemy dzięki integracji. Czy na przykład no, większy wpływ na decyzje w Unii Europejskiej, na lepszy dostęp przedsiębiorców do europejskiego rynku, którzy będą traktowani jako przedsiębiorcy stąd, z Europy, przedsiębiorcy swoi, a nie przedsiębiorcy obcy. No, to jakby Polska będzie traktowana też od strony właśnie polskich firm jako kraj, ten bliski swój, bo posługujący się tą samą walutą. To moim zdaniem na dłuższą metę jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast już przechodząc do takich prawdziwych marchewek w stylu tych standardów socjalnych, no to można na przykład przedstawić euro jako narzędzie obniżenia kosztów
zakupu własnego mieszkania. Jako powiedzmy przeciwstawienie dla tego programu Mieszkanie Plus, który no, ma być mieszkaniem na wynajem, nie mieszkaniem własnym, ewentualnie z jakąś opcją na jego zakup. A tutaj dzięki spadkowi stóp procentowych, no co najmniej o połowę nadal, realnie, to mieszkanie można by pozyskać taniej. No to jest konkretna jakaś korzyść, marchewka dla milionów Polaków. Druga sprawa to jest obniżenie kosztów obsługi długu polskiego, który jest znaczny. Te koszty mają duży udział w budżecie po obniżeniu stóp, po skonwergowaniu tych stóp bardziej do poziomu niemieckiego. Też można policzyć, ile dodatkowo pieniędzy będzie w budżecie i na co te pieniądze ewentualnie można by wydać. Ja jako ekonomista marzyłbym pewnie o tym, żeby ich nie wydawać, tylko obniżyć podatki. Też w ten sposób można byłoby to przedstawiać, ale tym niemniej te oszczędności no, są jakąś wymierną kwotą, która do ludzi może przemówić. Jeśli chodzi o taką kampanię informacyjną, no, nie jestem specjalistą od kampanii, na pewno ludzie w ministerstwie wymyślili dużo ciekawych rzeczy. Wydaje mi się, że warto byłoby no, nie pominąć tego faktu, że wszystkie kraje, które przystąpiły do strefy euro, to poparcie dla strefy euro jest bardzo wysokie. Oprócz Włoch, większość ludzi tam w tych krajach jest jakoś zadowolonych. Nawet w tej Finlandii, która no, niby miałaby na skutek strefy euro ucierpieć, to oni są zadowoleni. Więc jakby no, też to może być jakiś argument dla opinii społecznej. Na pewno tę kwestię wzrostu cen można zaadresować. Moim zdaniem znakomitym przykładem są Włochy, które po wejściu do strefy euro mają najniższą inflację w swojej powojennej historii. No, był to kraj z dwucyfrową inflacją, która była tam normą. Płaciło się milionami lirów i to nie od początku były miliony, tylko po prostu to jest świadectwo wzrostu cen i to ten wzrost cen właśnie we Włoszech się skończył. Więc no, to już może bardziej taki techniczny argument. Na pewno warto te raporty, żeby powstawały. To jakby, ja sobie wyobrażam dwa, które byłyby atrakcyjne. Oprócz takiego raportu scenariuszowego, który też był fajnym pomysłem, no to przydałby się raport pisany przez dwie osoby co najmniej, czy dwie grupy osób, z których jedna byłaby, wywodziła się z grona przeciwników, a druga z grona zwolenników. I gdyby taki raport wspólnie napisać, no to on miałby rzeczywiście jakieś uzasadnione pretensje do obiektywizmu i przez to może byłby trochę szerzej czytany. Drugi typ raportu to już bardziej taki raport zwolenników, który no po prostu zbierałby te argumenty przeciw euro i na każdy z argument z osobna przedstawiał jakiś kontrargument. No to już byłoby takie bardziej w jakim propagandowym odcieniu, żeby po prostu wszyscy te argumenty znali, umieli je szybko przywołać. Coś takiego też moim zdaniem byłoby potrzebne. Dziękuję. Czarek Wójcik, tylko krótko jeszcze. Dobrze, króciutko. Ja muszę powiedzieć, że ja się, mogę się mylić, ale ja się generalnie nie boję o kwestię komunikacji i uważam, że w momencie, jeśli decyzja będzie podjęta, to się naprawdę wszystko załatwi, co pokazywało wiele innych krajów. Natomiast wydaje mi się, że kluczową rzeczą dzisiaj w Polsce jest przekonanie Polaków do tego, że w ogóle warto dążyć, niezależnie czy ostatecznie przyjmiemy, czy nie. I druga rzecz, że warto i trzeba prowadzić cały czas prace analityczne, bo to zawsze będzie się dla nas opłacało. Głos jeszcze. Dwie krótkie kwestie, jedna ekonomiczna, druga polityczna, idąc właśnie z prośbą przewodniczącego. Po pierwsze kwestia ekonomiczna odnosząca się do dyskusji między panami, szczególnie argumentacji pana ministra Kowalca. Nie da się wpływać na wartości realne, manipulując czy zmieniając wartościami nominalnymi. To po prostu tak tam wskazuje ekonomia. W dłuższym okresie to jest niemożliwe. W związku z tym deprecjacja, która w krótkim okresie, nie chcę powiedzieć, że uratowała, ale bardzo korzystnie wpłynęła oczywiście na eksport w dłuższym okresie, oczywiście spowodowała, że import był droższy i to się wzajemnie zrównoważyło w dłuższym okresie. W krótkim okresie, czy faktycznie deprecjacja była korzystna dla nas? Można domniemywać, że tak. Oczywiście wtedy, kiedy pojawił się kryzys, można domniemywać, że tak. Ale nawet w krótkim okresie, doskonale pamiętamy opcje walutowe, doskonale pamiętamy kredyty walutowe, nawet w krótkim okresie te kwestie były bardzo niekorzystne, więc tutaj też można polemizować. I kwestia polityczna. Wyzbycie się
Znaczy przyjęcie euro jest wyzbyciem się suwerenności. To jest argument, który bardzo często jest spotykany. Chciałem zaapelować przede wszystkim do osób, które wypowiadają się publicznie i reagują, ale zwykle zauważam, że nie reagują. Tak mi się wydaje, jak można by zareagować na tego typu opinie. Nie jest wyzbyciem się żadnej suwerenności autonomiczna decyzja. Jak ja wchodzę w związek małżeński bez przymusu, tak, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja, bo uważam, że tak będzie dla mnie korzystniej, więc nie jest to żadne wyzbycie się suwerenności. Jeśli tak zakładamy, to najbardziej suwerennym krajem na świecie jest Korea Północna. Druga rzecz jest taka, że oczywiście można z takiego związku w każdym razie, jeśli podejmie się decyzję przeciwną, wyjść, więc to też jest oznaka tego, że nie jest to rezygnacja z suwerenności. Dziękuję. Dobra, Stefan, tylko w miarę krótko, jeżeli mogę prosić. Krótko w sprawie tego, że nie da się wpływać na wartości realne przez wartości nominalne. To można przypomnieć dyskusję, która się toczyła w czasie wielkiego kryzysu na ten temat i wtedy, kiedy część ekonomistów mówiła, że w dłuższym okresie to się wszystko wyrówna, na co Keynes odpowiadał, że w długim okresie wszyscy będzie martwi. I jak wiemy, że w międzyczasie, w krótkim okresie upadło parę rządów i wybuchła w efekcie tego druga wojna światowa. I to spowodowało, że jak wybuchł obecny, że jak wybuchł... Ale my naprawdę nie rozwiążemy tutaj tego problemu, czy pieniądz jest super neutralny, czy nie. W dłuższym okresie. Tylko do tego długiego okresu, jeśli można, bo Keynes oczywiście mylił się i jest to czysta propaganda, bo długi okres to może być na przykład 10, może być na przykład 15, może być 20 lat. I w tak długim okresie 10, 15, 20 lat jesteśmy w stanie na przykład doścignąć kraje europejskie, Europy Zachodniej. Więc absolutnie tego argumentu nie. Państwo pozwolą, że przerwę tą... Bo to ale... tylko pokazuje, jakby wyglądał raport, gdybym ja go pisał na przykład ze Stefanem, prawda? Czyli zwolennikiem, przeciwnikiem. On by się nigdy, ten raport by nigdy nie powstał. No trzeba dojść do konsensusu jakiegoś. Dziękuję Państwu za debatę. Chciałem podsumować w kilku obszarach. Po pierwsze, jesteśmy akurat w Parlamencie Polskim i kwestie komunikacyjne są, proszę mi wierzyć, bardzo ważne. I po pierwsze, z tej debaty wynika jednoznacznie, i to jest też była moja teza, że te wątki, te elementy, argumenty polityczne czy geopolityczne są znacznie ważniejsze niż były kilka lat temu. Uważam, że za mało się o tym mówi i dużo większą wagę należałoby do nich przykładać. Po drugie, ja się zgadzam z Jackiem Protasiewiczem i proszę Państwa, to jest ważny głos, że nie wystarczy ludzi przekonać, że nie będą rosły ceny. To znaczy, to jest tylko zneutralizowanie strachu, ale to jest daleko od zachęty. Czyli w tej debacie euro uważam, że ta grupa osób, oczywiście, która jest za, ci, którzy są przeciwko, no nie trudno, żeby uważam, że przyjąć strategię ofensywną, czyli mówić o korzyściach i przejść, uwaga, i przejść do języka korzyści. My nie używamy języka korzyści, to jest debata ekspercka w dużym stopniu, choć pojawiały się wątki komunikacyjne. Jako poseł parlamentu RP no wiem, jak trudno jest przekonywać Polaków, jak bardzo tabloidalne stały się media, jak bardzo trzeba upraszczać przekaz i trzeba też w inny sposób pokazać, co możemy na tym zyskać. Niestety 7,5% PKB warunkowe nie jest czymś, co Polaków masowo przekona. Ewidentnie ja się zgadzam z tym, że Rosję nie można straszyć, no bo my jesteśmy w innej sytuacji niż kraje bałtyckie. Natomiast mamy dysonans pomiędzy olbrzymim poparciem dla Unii Europejskiej i braku poparcia dla euro. No i ja uważam, że te dwie rzeczy trzeba połączyć. Znaczy, jeżeli chodzi o kwestie komunikacyjne. Z debaty też wynika tej, że analityka jest cały czas potrzebna. To znaczy, to jest, wydaje mi się, taki ważny wniosek, że to, że powstały raporty jakiś czas temu, nie oznacza, że one są tak samo aktualne dzisiaj, jak były kiedyś. I ten wątek instytucjonalny, ja się zgadzam, że strefa euro jest wzmocniona, trzeba też pokazać i zobaczyć, w którym kierunku będzie szła, jest bardzo istotny. I taka praca intelektualna bardzo byłaby potrzebna, ale też ważne są te wszystkie elementy, które mogą Polakom euro przybliżyć. Dzisiaj euro jest elementem strachu. I zgadzam się z Witkiem, to nie jest kwestia suwerenności, bo przepraszam, złotówka dla Polaków nie była tym, co marka niemiecka dla Niemców i funt dla Brytyjczyków. My po prostu, Polacy, patrzą na walutę euro jako zagrożenie, a poziom edukacyjny społeczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, jest bardzo niski.
Mogę powiedzieć tak, ważne jest też, żeby przekonać liderów opozycji do tego. To znaczy, jeżeli nie będzie obaw, to będzie łatwiej walczyć o to. Ten wątek tutaj padł, bo mamy ze strony PiS-u był sceptycyzm, ze strony opozycji byłem chyba jednym z niewielu polityków, który był za euro, ale w dominancie tego nie było. To się trochę zmienia w kontekście geopolitycznym, ale uważam, że takie dyskusje merytoryczne są też po to, żeby politycy czuli się komfortowo z tematem. Czyli to nie jest tak, że są dwa różne światy ekspertów, którzy sobie tam debatują, a potem jest polityczny. Uważam, że tak cała ta praca musi być przygotowana. I proszę Państwa, obawiam się też, że to, że Wielka Brytania, powiem to tak trochę populistycznie może, to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, no było też pochodną tego, że nie było tej silnej kotwicy, jakiej byłaby na przykład chociażby strefa euro. Przypomnę, to nie Wielka Brytania powinna wyjść z Unii Europejskiej, tylko prędzej Grecja z euro. A stało się odwrotnie. I też miejmy świadomość tego, że taki eurosceptycyzm może w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do sytuacji kryzysowej, nie wiem, zewnętrznej i referendum, jeżeli chodzi o kwestię wyjścia z Unii Europejskiej. W związku z tym ja postrzegam euro jako takie zakotwiczenie i uważam, że polska sytuacja jest inna od sytuacji Finlandii. Jest bliższa jakby słowackiej i krajom bałtyckim. W związku z tym ten wątek polityczny wydaje mi się tutaj zaczyna być kluczowy. Trudno będzie Polaków przekonywać szybszym wzrostem gospodarczym. Mogę powiedzieć tak, wielkim zwolennikiem, tak jak takie mam doświadczenie, wejścia do euro są przedsiębiorcy polscy, bo nie mają ryzyka kursowego. Dla nich najbardziej niebezpiecznym czynnikiem jest zmiana kursu. I to też jest ważne, żeby zbierać te grupy, które mają w tym ewidentny interes. Oczywiście Stefan mówi o neutralizacji, jeżeli chodzi o kwestię eksportu. Natomiast jeszcze jako bankowiec pamiętam, że dla przedsiębiorców nie było nic gorszego niż nieprzewidywalność kursu, bo to oznacza utrudności, jeżeli chodzi o kwestie planowania. Proszę Państwa, Unia Europejska się zmienia na naszych oczach. Niestety Polska idzie w drugą stronę. Ja uważam osobiście, że euro jest ważnym elementem projektu politycznego i chciałbym, żeby był to element taki mocny ugrupowań opozycyjnych. Zauważyłem, że Platforma Obywatelska postawiła jednoznacznie w ostatnim okresie na euro. Musimy jeszcze przekonać PSE. Na ochronę kapitału. Uważam, że jeszcze jest kwestia, ale ważne jest to, żeby był konsensus. Zakładam również, że po stronie lewicy i to powinno być takim elementem uspólniającym działania partii opozycyjnych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia.